I gościu wchodzi, rozgląda się po mieszkaniu i się pyta, a z jakiego świata pan jest? Ja akurat coś pisałem na kompie, tak wiesz, lewa półkula włączona i tak mówię, ale o co panu chodzi, nie? Z jakiego świata? I on mówi, że no, bo ja tutaj robię jogę, ja czuję, wiesz, energię. Czy ty jesteś faktycznie zmęczony? Czy twój mózg właśnie cię odpycha do jakiegoś zadania i obniża ci ten poziom energii, żebyś myślał, że jesteś zmęczony i żebyś nie zrobił, żebyś prokrastynował po prostu? Dokładnie tak. Super pytanie, fajnie, że to zapytałeś. Ja w pierwszej kolejności zadaję sobie pytanie, jak się, Karol, faktycznie czujesz? Mówię po prostu sobie, wiesz, na głos odpowiadam, sprawdzam, jaki mam stan emocjonalny i jeżeli wiem, że pojawia się jakaś frustracja albo pojawia się, że ja nie mogę znaleźć rozwiązania problemu, czy muszę tak kminić, wiesz, mocno się wysilać, przede wszystkim, wiesz co, przestałem swoje ciało katować treningiem, siłownią, dietą, liczeniem kalorii, jedzeniem, wiesz, co 2-3 godziny zegarkiem w ręku, braniem masy tych pigułek, piciem tych odżywek białkowych, po prostu to posprzątałem. Prowadziłem postokresowy, kawę kuloodporną, posiłki w stylu keto. Nawet chodzenie na siłownię może być mechanizmem obronnym. Bo jeżeli ty masz do zrobienia coś trudnego w obszarze związanym z biznesem, z karierą i teraz wstajesz rano i idziesz na siłownię na godzinę, półtorej, bardziej się dojeżdżasz, potem jesteś zmęczony, potem tego siadasz i mówisz, kurde, no nie mogę się skoncentrować, to jest pułapka mózgu. Bo mózg na przykład w moim przypadku, on zna siłownię. Siłownia jest łatwa, lekka, już tyle razy to robiłem. I daje ci satysfakcję, że nie będzie, że nic dzisiaj nie zrobiłeś. Tak, i jeszcze jest taka właśnie, że ja byłem na siłowni. Karol Wyszomirski, siema. Cześć. I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Mhm. Dobra. Czym zajmuję się? Okej, łyczek wody i jedziemy. Spokojnie. Mhm. Mówiłeś już, że to jest dla ciebie zawsze skomplikowane pytanie, żeby zastanowić się, jak to wszystko pozbierać. Tak, przede wszystkim pomagam ludziom w transformacji ciała i transformacji umysłu. I teraz robię to poprzez biohacking oraz neurohacking. Jeżeli spojrzymy na biohacking, to jest taka w dużym uproszczeniu skrzynka z narzędziami hakerskimi, do której sięgasz, jeżeli chcesz zrobić albo naprawę zdrowia, czyli coś w organizmie ci się popsuło, jakiś podzespół, tarczyca, jelita, nadnercza, one nie działają tak, jak powinny, albo już coś działa ok i chcesz performować lepiej, czyli więcej energii, lepsza pamięć, koncentracja, skupienie, lepszy dostęp do kreatywności. A dlaczego w takim razie postanowiłeś napisać drugą książkę odnośnie neurohackingu? Bo teraz powiedziałeś o biohackingu i teraz mamy na stole też neurohacking i zastanawiam się, jak by to sensownie rozdzielić. Tak, pierwsza książka to jest Biohacking, przewodnik dla początkujących. Od razu pokażmy. To jest takie wprowadzenie w ogóle do świata biohackingu i zapoznanie z podstawowymi koncepcjami typu kawa kuloodporna, postokresowy, dieta ketogeniczna, saunowanie, adaptogeny i tak dalej. Czyli podstawowe, wiesz, takie atrybuty biohackingu. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że ta książka Neurohacking ma fascynującą okładkę. Naprawdę. Nie widziałem takiej. Jest trochę jak karta Pokemonów. Tak jak kiedyś były te najlepsze, te karty tych najmocniejszych Pokemonów były takie, jak to się nazywa? Nie są fluorescencyjne, w każdym razie się świecą trochę. Mhm. Naprawdę genialny pomysł i jestem ciekawy, jakbym zareagował na to, gdybym ciebie nie znał i znalazł ją w Empiku. Ale na pewno siedziałbym tak jak teraz i po prostu oglądał. Dziękuję bardzo, doceniam, Szymku. Tak. Wracając do tego, powiedziałeś, że rozmawialiśmy o tym, jak rozróżnić biohacking i neurohacking i cię wybiłem z tematu. Tak, jeżeli chodzi o biohacking, to jest przede wszystkim optymalizacja działania organizmu, ciała, a neurohacking, tu już wchodzimy w działanie układu nerwowego, w działanie mózgu, czyli tam neuroprzekaźników w takim dużym uproszczeniu oraz działaniu podświadomości, czyli tych wszystkich automatycznych mechanizmów, według których funkcjonujemy, a niestety z większości sobie nie zdajemy na co dzień sprawy. Mhm. I pogadaliśmy teraz o twoich książkach, o tym, czym to się różni, ale twoja działalność jest dużo szersza niż pisanie książek. Tak, ja jestem przede wszystkim trenerem zdrowia i wysokiej efektywności, który pomaga ludziom optymalizować działanie całego organizmu, czyli wszelkie problemy zdrowotne, na przykład brakuje ci energii, jesteś zmęczony, masz problemy z pamięcią, z koncentracją, jakieś problemy, wiesz, z układem pokarmowym, źle śpisz, słabe masz libido, źle się po prostu, wiesz, czujesz na co dzień sam ze sobą i to jest ten pierwszy aspekt. To doprowadzamy do tak zwanego punktu zero do takiego punktu zero w biohackingu i wtedy poprawiamy już twoje codzienne funkcjonowanie przez odpowiednie nawyki. Czyli moim pierwszym celem, jako twojego trenera, coacha, jak zwał, tak zwał, jest to, żeby twój organizm maksymalnie dobrze funkcjonował. Czyli żebyś był pełny energii, żebyś miał dobry nastrój, żeby ci się chciało, żebyś miał jasny i bystry umysł. Bo jak będziesz miał siłę, energię, no to będziesz mógł wtedy wejść w swój umysł, mózg i zmieniać to, co jest trudniejsze do zmiany, czyli właśnie podświadome programy.
Tak, jak słuchałem jednego z podcastów z tobą, to fajnie to określiłeś, że jeśli dobrze funkcjonujesz, dobrze się czujesz, to jednocześnie masz energię do podejmowania lepszych wyborów. Tak po prostu sam z siebie. Tak, tak. Że będzie ci się chciało na przykład wyjść, pobiegać, czego normalnie ci się nie chce i wydaje ci się to taka katorga. Tak, ja to nazywam w ogóle takim, wiesz, metabiohakiem, czyli wszystko w biohackingu robimy po to, żeby wpłynąć na twój stan. Ten taki fizyczny, mentalny i emocjonalny. Czyli tak jak zauważyłeś, jeżeli ja się dobrze czuję, mam fajny nastrój, wiesz, mam taką wewnętrzną ochotę, żebym coś zrobił, wiesz, bym się ruszył, no to wtedy nie trzeba mnie namawiać, żebym poszedł na siłownię, pobiegał, czy zrobił coś, co jest dobre dla mnie. Od tego zaczynamy. Tak, mam wrażenie, że to trochę działa, jak rozmawiałem z Martą Mazur i ona opowiadała o TRT, tej terapii zastępczej testosteronem, to ona opowiadała, że właśnie jednym z benefitów jest to, że ci ludzie po prostu zaczynają się lepiej czuć i później mogą dzięki temu podejmować te decyzje. Mam wrażenie, że to, co ty robisz, też działa w bardzo podobny sposób. Dokładnie tak. Ja właśnie, wiesz co, zauważyłem, że żeby zacząć pracować z umysłem, żeby zacząć pracować z emocjami, trzeba mieć zdrowe i silne i sprawne ciało, bo jeżeli, wiesz, nie potrafisz ogarnąć ciała, które według mnie jest łatwiejsze do ogarnięcia niż umysł, bo ciało widać i czujesz, że no ci się nie chce, że się nie możesz skoncentrować, że masz gumę mózgową, no to z umysłem nie masz szans. Więc dlatego zacząłem od biohackingu, czyli podstaw, ponieważ to mi samemu pomogło rozwiązać masę problemów. Ja miałem tak, że moja przygoda się zaczęła z tym wszystkim od takiego typowo kulturystycznego podejścia. Jako młody chłopak oglądałem tam, wiesz, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone i chciałem też tak wyglądać, więc myślałem, że uzyskam taką sylwetkę i taką pewność siebie przez ćwiczenie na siłowni. Więc chodziłem, wiesz, 5-6 razy w tygodniu na siłownię, ćwiczyłem po 2-3 godziny, wstawałem rano, robiłem cardio. Mogę cię tu zatrzymać? Mhm. Skąd się u ciebie wzięło takie samo zaparcie, jeśli chodzi o to, żeby trenować 5-6 razy w tygodniu, 2-3 godziny, to jak normalna osoba idzie na normalna oczywiście w cudzysłowie, idzie na siłownię, to sobie dobra, pójdę 3 razy w tygodniu na godzinkę i tam podnoszę jeden ciężarek, drugi ciężarek i pewnie mi urosną mięśnie. To jakby skąd ta różnica pomiędzy tobą a tymi ludźmi? Wiesz co, wydaje mi się, że ja po prostu miałem dokładną wizję, gdzie chcę dojść, po co robię tą siłownię i do czego ma to mnie doprowadzić. I wziąłem pełną odpowiedzialność, że wiesz, nikt za mnie nie pójdzie na tą siłownię, nikt za mnie nie zrobi tego treningu, nikt za mnie nie będzie, wiesz, liczył tych kalorii, ważył tych posiłków, tego wszystkiego szykował. Więc wtedy mi się wydaje, pojawił mi taki się pierwszy właśnie przebłysk tego nawyku, że jak coś chcę, no to muszę po prostu robić tak zwane, wiesz, dupo godziny i działać. Dupo godziny, co nazywasz dupo godzinami? Cokolwiek to jest, co musisz robić, żeby cię przybliżało do celu. Czyli to może być trening na siłowni, to może być nagrywanie podcastu, to może być pisanie książki, to może być nagrywanie jakichś tam różnego rodzaju materiałów. Czyli godziny, które sprawiają, że trenujesz jakieś rzemiosło. Łapiesz doświadczenie, wiesz, dochodzisz do ściany, frustrujesz się, odchodzisz, rzucasz, potem znowu podejmujesz kolejną próbę. No i tak właśnie rodzi się mistrzostwo. Mhm. I z tego, co widziałem, ty zresztą mi też pokazywałeś w książce, to udało ci się uzyskać efekty. Jak ta różnica, którą mi pokazywałeś w tej pierwszej książce Biohacking, to było jaki okres czasu? 6 lat. 6 lat dołożyłem ponad 45 kg mięśni przy 6% tkance tłuszczowej. Mhm, ale miałeś też niską tkankę, jak zaczynałeś. Ja byłem taki typowy, wiesz, ektomorfik. No i wiesz, co bym nie robił, czego bym tam, wiesz, nie jadł, to cały czas mój organizm po prostu, wiesz, no specjalnie nie chciał rosnąć. Mhm. Jak w takim razie funkcjonowałeś, trenując tyle razy w tygodniu? Na pewno to nie była jedyna rzecz, którą robiłeś. To już bardzo mocno wykańcza organizm, prawda? Tak, ja wiesz co, tak się mocno zainteresowałem tą tematyką kulturystyki, fitnessu, dietetyki, żeby zbudować to ciało, że zrobiłem wszelkie możliwe kursy, szkolenia tam w Polsce. Potem wyleciałem do Stanów Zjednoczonych, Anglii, Kanady, gdzie tam się uczyłem od topowych ekspertów. Setki tysięcy złotych wydałem na te szkolenia, jakby łącznie to wszystko licząc. I wróciłem do Polski. Już miałem tą zbudowaną super sylwetkę po tym okresie. Myślałem, że wszystko wiem na temat diety, ćwiczeń, aż pewnego dnia podczas randki, słuchaj, zemdlałem. Ty właśnie słyszałem o tym, to jest bardzo ciekawe. Możesz przybliżyć, jak to wyglądało? Jestem ciekawy, jak to jest, że idziesz sobie na randkę, wszystko jest spoko i nagle... Tak, idziesz sobie, już jesteś na randce, wiesz, sobie, wiesz, rozmawiasz, jesteś na spacerze, w parku. I ja nagle poczułem, że wiesz, robi mi się słabo, tak jakby wiesz, nagle mi ta energia zaczęła schodzić. Idąc, tak. Nogi mi się zaczęły uginać, ciepło mi się zrobiło, zalał mnie pot. Nagle obraz mi zaczął wirować i po prostu wiesz, światło zgasło. Ja po chwili się wiesz, otknąłem cały zalany potem, serce mi bije na tej trawie i pierwsze uczucie, jakie miałem, to powiem ci, że było mi wstyd.
wstyd nie tylko przed tą piękną dziewczyną, która była ze mną, ale przed samym sobą, bo mówię, zaraz, tyle czasu poświęcam na dietę, na ćwiczenia, na dbanie, wiesz, o siebie i dzieje się coś takiego. Teraz okazało się, że w wyniku podążania za tymi klasycznymi nurtami dietetyki, fitnessu... Mogę cię jeszcze zaczynać, bo mnie bardzo interesuje to zemdlenie. Jak zareagowała ta dziewczyna? Dokładnie tak. What the fuck? Co tutaj się dzieje, nie? Długo byłeś nieprzytomny? Wiesz co, nie. To trwało kilka sekund tak naprawdę. Ja, wiesz, straciłem na moment świadomość i zaraz jakby wróciłem i mówię, co tutaj się dzieje? Znaliście się długo już? Bo to była chyba wtedy już twoja narzeczona, dobrze słuchałem? Tak, potem to była moja narzeczona. Czyli już w miarę wiedziała, o co chodzi. Tak. Jakby to była pierwsza randka, to by się nieźle zdziwiła. Umówiłam się z takim typem i zemdlał. Tak, ona potem mi mówiła, że jestem niestandardowe rzeczy zawsze robię. Niczego nie wiadomo, co się można po mnie spodziewać. Tak. Jak kobiety mówią, że trzeba je zaskakiwać na randkach, no to na pewno ją zaskoczyłeś. No. Tak. Czyli mówisz, że było ci wstyd i byłeś bardzo niezadowolony z tego, że doprowadziłeś się do tego stanu. Czyli co postanowiłeś robić dalej? Tak, bo wiesz, na zewnątrz wyglądałem super. Sześciopak, wiesz, żyły, po prostu kawał, wiesz, schaba takiego. Ważyłem 15 kg więcej niż teraz. I okazało się, że podążając za tymi klasycznymi nurtami właśnie dietetyki fitnessu, doprowadziło mnie to do chorób metabolicznych, czyli po pierwsze hipoglikemia reaktywna, ciągłe zjazdy energetyczne, senność, zmęczenie, problemy z pamięcią, z koncentracją. Właśnie te takie uderzenia ciepła, które miałem i ten taki spadek energetyczny, to był efekt tego, że mi cukier po prostu, wiesz, tak nisko spadł nagle, bo ten organizm po prostu był przemęczony, ale też tam było masa innych zaburzeń. Dwa, insulinooporność, czyli mój organizm po prostu stał się oporny na insulinę przez to, że jadłem, wiesz, 6 razy dziennie jadłem węglowodany. Czyli to jest ta taka przedwczesna forma cukrzycy. I teraz potem ja, wiesz, to odkryłem, że jeżeli chodzi o insulinooporność, to nie tylko sprawia, że ty jesz, magazynujesz, wiesz, tą energię w postaci tkanki tłuszczowej, ale twój mózg również ma receptory insulinowe. I teraz jeżeli, wiesz, energia nie dochodzi i do mózgu, i do mięśni, to dzisiaj, wiesz, nie chcę, jesteś zmęczony i masz problemy z pamięcią i z koncentracją. Więc to była, wiesz, druga rzecz. Trzecim elementem było coś takiego jak zespół wypalonych nadnerczy. Tego jakby oficjalnie nie ma, ale powiedzmy to jest zespół takich, wiesz, objawów, które wynikają z tego, że po prostu twój układ nerwowy jest przemęczony i zbyt długo funkcjonujesz w tym trybie przetrwania. Czyli... Co to znaczy, że tego oficjalnie nie ma? Oficjalnie nie ma, czyli jakby medycyna nie klasyfikuje tego jako chorobę, że nie ma czegoś takiego jak zespół wypalonych nadnerczy, nie? Że to jest takie, powiedzmy, tam przez ludzi... Ludzie to tak nazywają. Ludzie tak nazywają, tak, że po prostu, wiesz, jesteś zmęczony, jak chcesz się położyć, chcesz odpocząć, to jesteś taki, wiesz, nakręcony, takie masz bardzo dziwne jakby jazdy. A mogę cię jeszcze zatrzymać, jak to wszystko, jak do tego wszystkiego doszedłeś? No bo miałeś tą sytuację, że zemdlałeś i zacząłeś sobie robić badania krwi, czy na czym to polegało? Tak, wiesz co, jak zemdlałem, no to zaczęły się wizyty po lekarzach, robienie badań, tylko według lekarzy, no badania są okej, okay, wszystko dobrze, tam próby wątrobowe, tego typu rzeczy, morfologia okej. Okay, robiłeś to obciążenie glukozą? Robiłem, tak. Zemdlałeś tam? Wiesz co, nie, ale pani zadzwoniła do mnie z laboratorium po badaniu, że powinienem natychmiast udać się do szpitala, bo miałem cukier po 2 godzinach 34, czyli właśnie bardzo niski, nie? To była ta hipoglikemia reaktywna. I wiesz co, lekarze mi nic nowego nie powiedzieli. Proszę się zdrowo odżywiać, dbać o siebie i regularnie ćwiczyć. I ja byłem początkowo załamany, bo mówię tak, kurczę, robiłem tyle tych rzeczy, których nauczyłem się, wiesz, na różnych kursach, szkoleniach, studia z dietetyki skończyłem, wiesz, w Polsce, potem te Stany, Anglia, Kanada, masę pieniędzy na to wydałem i mówię, mój organizm wcale nie funkcjonuje adekwatnie do tego, jak bardzo ja się w to zaangażowałem. I teraz stwierdziłem, że no nie mogę się użalać nad sobą i teraz powiedzieć, kurczę, no to nie wiem, co mam zrobić, będę ofiarą, będę teraz leżał. Poddaję się, tak? Po prostu, no nie wiem, muszę zaakceptować to, że jestem przegrywem i będzie tak do końca życia. Dietetyka nie działa. Tak, więc ja się jakby nie obraziłem, mówię tak, dobra, to mówię, musisz samemu się ogarnąć, musisz wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie w swoje ręce i obiecałem sobie, że znajdę rozwiązanie. Więc zacząłem po prostu, wiesz, godzinami czytać książki z psychoneuroimmunologii, z medycyny integralnej, z dietetyki takiej bardziej klinicznej, z takich innych metod
poprawy działania organizmu niż klasyczna taka dietetyka sportowa, wiesz, fitness, kulturystyka, te obszary. Czyli po prostu nakupowałeś sobie książek, siedziałeś w domu i po prostu kułeś stronę po stronie? Książki. Tam trafiłem na autorytety takie jak na przykład dr Joseph Mercola, czy inne osoby, które dr Jason Fung, które właśnie zajmują się tą gospodarką, tą glukozowo-insulinową. I patrzyłem, wiesz, jakie ja mam objawy, potem łączyłem to z podzespołami, czyli miałem na przykład, wiesz, sześciopak na brzuchu, ale miałem non-stop taki wydęty brzuch. Jakbym zjadł, jak troszeczkę zjadłem węglowodanów, to zaraz on puch, ja się czułem beznadziejnie, nie? Więc po prostu zacząłem to wszystko obserwować, słuchałem tam podcastów, czytałem w internecie te badania naukowe, po prostu, wiesz, to był taki tryb szalonego naukowca, bo stwierdziłem, że muszę znaleźć sposób, żeby się w końcu dobrze poczuć i w pewnym momencie połączyłem kropki i zrozumiałem, że tutaj nie chodzi o to, żeby, wiesz, stosować jakieś wyrwane z kontekstu porady trenera na siłowni, dietetyka, lekarza czy innego tam eksperta, tylko chodzi o takie integralne podejście do zdrowia w oparciu o biochemię organizmu i tutaj wyróżniam a, po pierwsze hormony, to jest właśnie biohacking, a drugie neuroprzekaźniki, czyli już idziemy w neurohacking. Mhm. Teraz ci, Przemek, tylko jeszcze dokończę. Dobra. Bo ten moment, aha, mówię, dobra. I mówię, to teraz w takim razie, jeżeli o to chodzi, to ja muszę odwrócić o 180 stopni rzeczy, które robiłem do tej pory. Czyli mój sposób, wiesz, żywienia, sposób trenowania, te wszystkie, wiesz, rutyny, suplementy, co ja tam, wiesz, brałem, łykałem. I opracowałem sobie specjalny plan działania, protokoły na naprawę poszczególnych podzespołów, czyli właśnie na poprawę poszczególnych podzespołów, czyli właśnie tam, wiesz, układ pokarmowy, jelita, nadnercza, to wszystko. I zacząłem to sprawdzać, testować, wdrażać. I się okazało, że po 10 miesiącach całkowicie pozbyłem się wszelkich chorób. Zniknęło zmęczenie, senność, problemy z pamięcią, z koncentracją, ten wydęty brzuch. Taki, wiesz, zniknął ten sfrustrowany, przemęczony, wkurzony i ciągle podirytowany gościu. I po prostu pojawił się facet, gdzie, wiesz, pełen poziom energii, dobry nastrój, jasny i bystry umysł, mega, wiesz, kreatywność. I wpadłem w taki stan flow. I teraz mogę cię tutaj zatrzymać. Możesz powiedzieć, jak dokładnie to wszystko testowałeś, bo teraz zrobić to w ciągu 10 miesięcy, to uważam, że jest genialny wynik. A myślę, że było tak, że wprowadzałeś jakieś rzeczy i pewne z tych rzeczy nie działały, więc musiałeś wybrać. Co działa, co nie działa, co kontynuować, czego nie kontynuować. Tak, ja robiłem, wiesz, wcześniej, no tyle lat już różnego rodzaju diety, treningi, więc ja już byłem obcykany, jak te metody testować, weryfikować i badać tego skuteczność na podstawie obserwacji siebie, wiesz, pomiarów, badań, bo też robiłem potem cały czas badania, że sprawdzałem, co z tym cukrem, co z tą insuliną. Mhm. Potem to wszystko się wyregulowało. Ja mówię, kurczę, to lekarze nawet nie wiedzą, w jaki sposób to odpowiednio pacjentowi zinterpretować, tylko wiem, że jest w normie, a pacjent ma 20 kg nadwagi i jest zmęczony. Niektórzy lekarze. Niektórzy, tak. To trzeba dodać. Jak byłem, wiesz, w tamtym okresie, no to jakby wtedy nie spotkałem takiego, który byłby mi w stanie to, wiesz, adekwatnie wytłumaczyć. Mhm. Czyli doprowadziłeś się do takiego stanu flow. Mam wrażenie, że mówisz teraz o tym, że zacząłeś brać inne suple i zacząłeś pracować nad swoim oddechem i zacząłeś pracować nad regeneracją? Tak, przede wszystkim, wiesz co, przestałem swoje ciało katować treningiem, siłownią, dietą, liczeniem kalorii, jedzeniem, wiesz, co 2-3 godziny zegarkiem w ręku, braniem masy tych pigułek, piciem tych odżywek białkowych. Po prostu to posprzątałem. Wprowadziłem post okresowy, kawę kuloodporną, posiłki w stylu keto, wieczorem carb backloading, czyli ostatni posiłek z węglowodanami, adaptogeny, morsowanie, saunowanie, medytacja, ćwiczenia oddechowe i nagle się okazało, że mój organizm w naturalny, bezpieczny sposób wrócił do równowagi i pamiętam ten moment właśnie, jak podczas spaceru z moim psem poczułem, że mówię, wow, to ja w końcu się czuję jak nowonarodzony. W 10 miesięcy zrobić taki progres, bazując na tym, co sam wiesz, to jest naprawdę mocna rzecz. Fajnie to coś takiego zrobić, co? Trenować tyle lat, uczyć się, analizować, doprowadzać się do takiego skrajnego wycieńczenia, a później stwierdzić, ok, zmieniam kierunek trochę, przeczytać, zaadaptować i to rzeczywiście działa, idziesz sobie z psem i nagle mówisz, kurde, udało się, to musiało być genialne doświadczenie. Tak, nie przyszły, wiesz, aż ciarki, jak sobie ten moment po prostu przypominam i powiem ci, że tak byłem podjarany tym, co zrobiłem jakby dla siebie, że zacząłem się tymi informacjami dzielić. Założyłem bloga, zacząłem pisać na Instagramie, po czym samo wydawnictwo, wiesz, do mnie się zgłosiło, mówi, że czytali moje artykuły, że są takie naprawdę, wiesz, nowoczesne podejście prezentuje, nikt tego w Polsce jeszcze tam o tym nie komunikował, czy nie chciałby pan wydać książki? Ja mówię, chętnie bym napisał, bo zawsze, wiesz, lubiłem pisać, lubiłem dzielić się, wiesz, wiedzą, pomagać ludziom.
No i teraz się okazało, że wiesz, całą serię przeczytało już prawie 100 tysięcy osób. Tak, to są niesamowite wyniki, które generujesz z tej książki. No, to jest, czy ty robisz jakąś, sam to promujesz, czy to wydawnictwo pomaga ci to promować, czy z czego uważasz, że to wynika, że ona się tak dobrze sprzedaje? Wiesz co, wydaje mi się, że tam jest dobry ładunek energetyczny, przekazana moja wiedza, doświadczenie. Starałem się to napisać w mega prosty i przystępny sposób, żeby każdy mógł to zastosować, żeby... Ja jak wcześniej czytałem książki, to one były takie, wiesz, bardzo naukowe, dużo przypisów, badania naukowe i tak naprawdę w połowie to już byłem strasznie śpiący, zmęczony, a jeszcze było pytanie, no dobra, to co ja mam teraz wprowadzić, jak ja mam to zrobić, bo tutaj jakieś, wiesz, biochemia, receptory różnego rodzaju, człowiek po prostu 7 razy się zastanawia, kurczę, czy wszystko jest ze mną okej, czy to ja rozumiem? Więc ja starałem się po prostu, wiesz, usunąć wszelkie takie informacje, które nie są niezbędne i przekazać ludziom proste, łatwe metody, które mogą wdrożyć, wiesz, tak naprawdę większość od razu, większość z nich jest bardzo tania, część jest nawet, wiesz, darmowa i mogą już realnie poprawić swoje zdrowie, samopoczucie. I dostajesz realnie taki feedback od ludzi, że piszą do ciebie, słuchaj, przeczytałem twoją książkę, wdrożyłem XYZ i rzeczywiście to ma efekty? Cały czas. Ja też w międzyczasie, wiesz, zanim te książki napisałem, to też jak to sprawdziłem na sobie, to potem zacząłem testować to z moimi podopiecznymi, czyli osoby, które właśnie czytały mojego bloga, mówiły, że wow, to może mi to pomoże. No i to wszystko wdrażaliśmy. Właśnie te posty okresowe, odpowiednio dietę ketogeniczną, inteligentne odżywianie, adaptogeny. I ludzie tak się po prostu, wiesz, dobrze zaczęli czuć, odzyskali energię, nastrój, samopoczucie, wiarę w siebie i po prostu zaczęli się rozwijać w innych obszarach życiowych. Więc ja zauważyłem, ten biohacking to jest takie narzędzie do tego, żeby performować jeszcze efektywniej i żeby realizować się bardziej, czy zawodowo, czy prywatnie. Mm-hmm. Masz w takim razie, mam wrażenie, że mówimy tutaj o sporym sukcesie. Czy to się łączy z tym, że masz sporo hejterów? Wiesz co, na pewno jacyś się tam znajdą, wiadomo. Natomiast bardzo mocno jakoś tego nie doświadczam. Też wiem, jeżeli ktoś, wiesz, hejtuje drugą osobą, to nie jest jakby problem mnie, tylko raczej emocji, z którymi ta osoba sobie, wiesz, jakby nie radzi, ona projektuje to na ciebie. Więc jakby nad głową swoją cały czas tak samo pracuję, bo to jakby, wiesz, im większy się stajesz, tym większy robi się twój cień i rzucasz go automatycznie na inne osoby. No i teraz ludzie mają wybór. Albo będą szli do góry za tobą, bo ich zainspirowałeś, mówią, kurczę, ale ten gościu zrobił transformację, ma efekty, ja też tak chcę, też tak mogę i wykorzystają to jako paliwo. Albo drudzy będą się czuli gorzej, będą ściągnąć, wiesz, w dół. Mm-hmm. W podcaście, którego słuchałem, opowiadałeś, że potrafiłeś trenować z ludźmi, jak trenowałeś jako trener personalny po 12-14 godzin dziennie. I zastanawiam się, jak długo byłeś w stanie performować w takim trybie, 12-14 godzin? Wiesz co, jak długo? Zaraz postaram się to policzyć. Myślę, że to był taki okres mniej więcej 5 lat. 5 lat cisnąłeś 12 godzin dziennie? Tak. No tam wiadomo, że były, wiesz, jakieś weekendy, były przerwy, to nie było dzień w dzień, tak? Tylko mówię jakby na przestrzeni miesiąca, jeżeli policzymy, to było, wiesz, 200-250 treningów personalnych, plus jeszcze były moje treningi, gdzie ja sobie to już optymalizowałem, więc ćwiczyłem z moimi klientami. Mhm. Czasem to były, wiesz, 2 treningi w ciągu dnia, rekordowo zrobiłem 3, żeby siebie sprawdzić i też się dało radę. Jak w takim razie doprowadziłeś do tego, że byłeś w stanie tyle czasu pracować w takim trybie i się nie wypaliłeś? No w końcu się właśnie wypaliłem. Tylko, że wypaliłeś się po wielu latach, to długo dałeś radę. Długo dałem radę, wiesz co, ja mam, wydaje mi się, bardzo mocną psychę. Cały czas nad nią pracuję, bo to jest kwestia tego. I też potrafię na tym etapie, albo przynajmniej mi się tak wydaje, już rozgraniczyć sygnały, kiedy to mówi mój mózg i lęk, mówi, to jest strefa komfortu, tego nie rób, już wiesz, wyszedłeś za bardzo, bo się zmienisz jeszcze i coś będzie innego. A kiedy to jest faktycznie zmęczenie, bo pracując, wiesz, z ludźmi, i tak samo ze sobą, to czasem widzę, że mam takie dni, że wiesz, że czegoś mi się nie chce zrobić, brakuje mi energii, ale jeżeli spojrzę na swoje parametry, na to, że wiesz, robię biohacking, robię te praktyki, to ja wiem, że to nie jest kwestia tego, że mi się faktycznie nie chce, jestem zmęczony, tylko mój mózg czuje, że ja wychodzę poza swoją strefę komfortu, czyli robię nowe, trudne rzeczy i on mówi, że a nie, trzeba obniżyć energię, żeby ci się nie chciało. To jest mechanizm, wiesz, obronny, więc teraz tu już przeskoczyliśmy tak mocno, wiesz, do neurohackingu. Tak jak ci mówię, będziemy gadać o wszystkim. Tak, więc w ten sposób.
W takim razie pogadajmy o tym, w jaki sposób, bo ja jak zaczynałem ten podcast, miałem ogromną rozkminę na temat tego, czy ja jestem zmęczony, czy nie jestem zmęczony. Mm-hmm. Nie potrafiłem i pytałem, pamiętam, że pytałem ludzi, jak oceniasz, czy jesteś zmęczony? Ci ludzie się tak na mnie patrzyli. Oni nigdy nie wiedzieli, o co mi chodzi. Natomiast ty uważam, że ty jesteś osobą, którą mogę o to zapytać, bo ty wiesz, o co ja pytam. Mm-hmm. Wiesz, że pytam o to, czy ty jesteś faktycznie zmęczony, czy twój mózg właśnie cię odpycha do jakiegoś zadania i obniża ci ten poziom energii, żebyś myślał, że jesteś zmęczony i żebyś nie zrobił, żebyś prokrastynował po prostu. Dokładnie tak. Super pytanie, fajnie, że to zapytałeś. Ja w pierwszej kolejności zadaję sobie pytanie, jak się, Karol, faktycznie czujesz? Mówię po prostu sobie, wiesz, na głos odpowiadam, sprawdzam, jaki mam stan emocjonalny i jeżeli wiem, że pojawia się jakaś frustracja albo pojawia się, że ja nie mogę znaleźć rozwiązania problemu, czy muszę tak kminić, wiesz, mocno się wysilać, to jest sygnał od mojego, wiesz, mózgu, układu nerwowego, stary, idź, odpocznij, zregeneruj się, czyli po prostu wejdź w ten tryb głębokiego odpoczynku i relaksu, o którym gadaliśmy na początku. Mhm. Czyli w ten sposób długo ci zajęło dojście do tego, żeby skumać, kiedy jesteś rzeczywiście zmęczony, a kiedy prokrastynujesz? Wiesz, to 13 lat i ja cały czas odkrywam kolejne, wiesz, jakby elementy, bo to jest tak, że to, co ja tutaj opisuję, to nie znajdziesz takiego modelu w Stanach Zjednoczonych, w Europie. To jest całkowicie, wiesz, moja autorska perspektywa na neurohacking, na biohacking, która wynika z 13 lat pracy z ludźmi, z ponad 18 tysięcy sesji indywidualnych, których przeprowadziłem jako trener, dietetyk, psychodietetyk, coach, mentor, hipnoterapeuta i tak dalej. I po prostu, wiesz, robiąc tyle godzin z ludźmi, spędzając z nimi, rozmawiając, ja zacząłem wyłapywać pewnego rodzaju wzorce, zarówno u nich, jak i u siebie. I potem aplikowałem te wzorce, które zauważyłem u siebie, u nich, przez jakieś tam metody, no i była faktycznie zmiana. Więc to jest taki, wiesz, jakby neurohacking, ja to patrzę jak taka właśnie metaperspektywa na działanie mózgu i układu nerwowego, żebyś wiedział, kiedy on cię oszukuje, czyli kiedy on chce cię zatrzymać w miejscu, żebyś ty zbytnio się nie rozwinął, tak? Bo tam jest masa różnego rodzaju, wiesz, lęków przed sukcesem, przed porażką, przed odpowiedzialnością, plus do tego dochodzą mechanizmy obronne, przekonania, więc ludzie tak skutecznie siebie potrafią oszukiwać, a w zasadzie ich mózg ich tak, wiesz, skutecznie oszukuje, że w to wierzą i wszystko, co usłyszą w swojej głowie, myślą, że to jest prawda, dlatego po prostu pewnych rzeczy nie robią, odkładają i tak dalej. Miód na moje uszy, to jest po prostu, naprawdę to jest miód na moje uszy, bo ja naprawdę pamiętam ten wzrok ludzi, którzy na mnie patrzyli i nie rozumieli, o co ja pytam, jakby dla ludzi jest, albo jesteś zmęczony, albo nie jesteś zmęczony, koniec, kropka, tak. Nie ma tam żadnej rozbieżności pomiędzy tym. Witamy na wyższym poziomie świadomości. Tego bym nie chciał sobie przypisywać, bo uważam, że to będzie trochę sketchy powiedzieć tak o sobie, ale dziękuję. Dlaczego? Trzeba się doceniać i być świadomym tego, gdzie jesteś. Ale ja mam problem, zawsze boję się, że będę odebrany jako osoba, która się wywyższa i tego staram się unikać. Jakby mówię, że mam wyższy poziom świadomości, to jednocześnie mówię, że tamci mają niższe. No powiedzmy inny. Inny. Witamy, Przemku, na innym poziomie świadomości. Teraz lepiej? Bardziej tu czujesz? Dokładnie. No to super. Ja mam w domu biurko podnoszone, bieżnia pod to biurko i rowerek pod to biurko. Mm-hmm. I teraz bieżnia pod to biurko została kupiona nie po to, żeby robić cardio, tylko po to, żeby jeśli jestem w takim stanie właśnie, że mam coś zrobić i już czuję, że jestem trochę zmulony, wrzucam sobie bieżnię i powolutku na niej idę, tam się idzie 2 na godzinę, 3 na godzinę. Mm-hmm. Powolutku idę, mój organizm zaczyna troszeczkę szybciej funkcjonować i ja się nauczyłem tego, że jak troszeczkę wprowadzę się w taki stan, jakby mam wrażenie, że to chodzi o tętno. Jak mam wyższe tętno, to później łatwiej się zabrać za te zadania, które mój mózg mówił, że jestem zmęczony. Coś takiego zacząłem praktykować. Czy ty masz u siebie jakieś triki takie, które właśnie wprowadzają cię w to, że pomimo tego, że twój mózg mówi, nie chce ci się tego zrobić, albo jesteś zmęczony, to jesteś w stanie wyprowadzić się z tego stanu? Tak, wydaje mi się, że to jest chyba moja najsilniejsza cecha i kompetencja, że nieważne w jakim stanie się znajdę, to wszystko tak jak pamiętasz, mówiłem o tym metabiohaku na początku, to ja patrzę od tej perspektywy, nazwijmy tego programisty, czy mózgu, czy ciała, że zawsze sobie zadaję pytanie, jaki ja mam teraz stan. Bo jeżeli ja chcę coś zrobić, nie wiem, napisać, wiesz, artykuł, rozdział książki, nagrać podcast, mam jakieś wystąpienie, to sobie zadaję pytanie, jak ja muszę się czuć, żeby efektywnie przeprowadzić daną czynność. Czyli na przykład, jeżeli, wiesz, występuję, to potrzebuję mieć luz, potrzebuję mieć, wiesz, taki fajny stan chilloutu, jednocześnie koncentracja, być taki zaciekawiony, być podjarany i już po prostu zaczynam sobie na tym poziomie świadomym odpowiadać i to też już indukuje mi hipnotycznie ten stan. I to jest jakby pierwszy krok. Dalej zadaję sobie pytanie, co ja muszę faktycznie zmienić w swoim obecnym stanie, żeby zmienić tą swoją fizjologię i działanie umysłu. I tutaj mam właśnie te narzędzia
ze skrzynki biohakera. Ja na przykład tak, to co robię rano, to jest, wiesz, 3 minuty na trampolinie, czyli właśnie poskaczę, ręce, wiesz, do góry. Trampolinę mini w domu? Trampolina taka, wiesz, na tarasie, ona jest malutka, 3 minuty sobie skaczę, pajacyki, oddech. To jest fajne, bo to jest przyjemne. Nie, to nie jest jak chodzenie na, albo jeżdżenie na rowerku, bo to już można postrzegać jako coś nieprzyjemnego, a na trampolinie no, każdemu się chce skakać. Tak, jest mała bariera wejścia, plus spróbuj być smutny, skacząc na trampolinie, unosząc ręce do góry, jeszcze jak sobie włożysz jakąś taką głupią, śmieszną, cyrkową muzykę. Więc to jest pierwsza metoda. Druga metoda to jest na przykład, wiesz, zimny prysznic czy ice buffy. No to u nas ice buffy bardziej w zimę możemy sobie robić. Więc jak ja miałem takie sytuacje, że wiesz, godzina załóżmy 18, ja jestem z tych osób, które rano najlepiej performują, ale miałem coś wieczorem ważnego do zrobienia, no bo to jest tak, że jeżeli zawsze pracujesz nad jakimś nowym projektem, coś, co jest trudne, wymagające, coś, gdzie brakuje ci kompetencji, no to tu mamy... Czekaj, zapiłka wody. Spoko. Ty szybko mówisz i jednocześnie ja nigdy nie wiem, kiedy ty skończysz mówić. Z tobą się dzieje, jest bardzo specyficznie się do ciebie dostraja do prowadzenia podcastu, bo już kilka razy mnie zaskoczyłeś i nagle przestałeś mówić. Ja mówię, kurde, w ogóle tego nie wyczułem. Tak. Z reguły, nigdy nie wiesz, czego się spodziewać. Tak. Zobaczymy, czy zemdlejesz. Tak. Lepiej nie wiesz, to czekaj. Dolejmy wody, jak już mamy pauzę. Widzisz? Mówiłem, że nie jestem w stanie tego wykminić. Dobrze, dobrze. Na szczęście mamy wodę. Tak. Proszę bardzo. Dzięki. Tak, ale ja do tej pory myślałem, że już się nauczyłem wyczuwać, kiedy ktoś kończy, natomiast z tobą to jest inaczej. Okej, dziękuję, doceniam. Wracając, słuchaj, do tych mózgowo-biohackingowych tematów. Ja w książce opisuję coś takiego jak cele oparte o flow i to jest bardzo prosta koncepcja, która się składa z dwóch koncepcji. Po pierwsze, jeżeli chcesz sobie postawić jakiś, wiesz, cel, czyli masz jakieś zadanie do zrealizowania. Możemy dać jakiś przykład? Tak, tylko wyjaśnię koncepcję. Mhm. To w pierwszej kolejności musisz odpowiedzieć dopasować poziom trudności zadania do twoich kompetencji. Czyli jeżeli na przykład ktoś zaczyna pisać książkę, to on nie zaczyna z poziomu dobra, to ja teraz siadam i ja piszę cały rozdział książki. Bo jeżeli po prostu nie mam kompetencji, to będę czuł frustrację, czyli siedzę, kurde, nic nie wymyśliłem, tak? Ale jeżeli sobie obniżę tą barierę wejścia i na przykład, jeżeli piszę tą książkę, no dobra, to ja mam napisać 10 nagłówków, no to jestem w stanie zrobić. Przenosząc to na siłownię. Nie zakładam, że od razu idę na godziny trening, kiedy dopiero zaczynam, tylko załóżmy wskoczę sobie w domu na 3 minuty na trampolinę, bo jest mała bariera wejścia i ja nie będę sfrustrowany. I jednocześnie już się napędziłeś delikatnie, więc można robić, tak, realizować kolejne rzeczy. Mam ten, wiesz, wyrzut dopaminy z tej trampoliny, tak jak ja robię rano i potem przechodzę sobie na 10-15 minut, taka, wiesz, yoga, flow, mobility, żeby porozciągać ciało, troszeczkę pooddychać, więc im bardziej rozluźnione ciało, tym bardziej się otwiera twoja podświadomość. Teraz jako twórca, ten dostęp do tej podświadomości, to jest ta twórcza, kreatywna, nieszablonowa, niestandardowa część ciebie. I teraz właśnie tak jak powiedziałeś, że trudno się do mnie dostosować, bo ja jestem już w stanie flow z podświadomości, że nigdy nie wiem, co zaraz powiem. I to jest ten moment, gdy ty się po prostu zatracasz w tym po prostu dziele, tworzysz i potem mówisz, wow, nie spodziewałem się, coś takiego fajnego wyjdzie. Mhm. Więc biohacking i neurohacking to jest właśnie droga do tego stanu. Jak byś określił podświadomość twoimi słowami? Co ja mam rozumieć, jeśli ty używasz słowa podświadomość? Tutaj mamy znowu kilka koncepcji. Pierwsza koncepcja, załóżmy taka bardziej psychologiczna, to jest to, że podświadomość to wszystko, czego w tym momencie teraz nie jesteś świadomy. Twoja podświadomość, przechodząc teraz na język taki bardziej neurobiologiczny, to jest ten układ limbiczny, czyli ten drugi mózg i ten mózg gadzi, czyli części ciebie, które są automatyczne, działają w oparciu o instynkt. Ich celem jest zapewnienie tobie przetrwania i poczucia bezpieczeństwa. I teraz zobacz, jeżeli ty chcesz robić coś nowego, trudnego, na przykład ja ci proponuję, dobra, to teraz wejdziemy sobie, Przemek, na 5 minut i zrobimy, wiesz, zimną kąpiel w wannie z lodem, a ty nigdy tego nie robiłeś, to twój układ limbiczny powie, no zwariował gościu, nie, ja chcę tutaj, bo tu jest fajnie i ciepło. I teraz podświadomość, ona jest przede wszystkim twoim wsparciem i jej głównym zadaniem jest ciebie chronić. I teraz jak cofniemy się znowu do tego, jak się rozwija mózg i do tego, jak rozwija się dziecko, to jeżeli wiesz, dziecko jest w brzuchu mamy, to jest ten pierwszy etap, kiedy się tworzy twoja podświadomość. Dziecko jest połączone z matką poprzez łożysko, więc wszelkie emocje, których doświadcza mama w trakcie ciąży oraz co się jej dzieje w środowisku, otoczeniu, wpływa na to, jak się czuje dziecko i pierwsze, że tak powiem, te elementy mózgu są kształtowane i już tak na takim bardzo głębokim poziomie są wdrukowywane. Potem to dziecko się rodzi,
I mamy ten okres tego pierwszego takiego programowania od 0 do 6. I teraz tutaj dzieci przez większość czasu są w takim bardzo głębokim, hipnotycznym stanie transu, co to oznacza, że po prostu ich mózg bardzo szybko się uczy, ponieważ dziecko nie ma dialogu wewnętrznego pod tytułem nie dasz rady, to jest zbyt trudne, to ci się nie uda, to nie jest dla ciebie, lepiej tego nie rób i tak dalej, tylko ono ma wyłączony ten czynnik krytyczny, bo się to tak faktycznie nazywa, czynnik krytyczny w języku hipnozy, a w języku takim bardziej psychologicznym, świadomą część umysłu. Mhm. Czyli dziecko nie ma, wiesz, nie komentuje tego, co się dzieje u niego w głowie, takie, które robią dorośli, ono to po prostu robi, więc poprzez tak zwane nieświadome modelowanie odbiera i koduje wszystko, co się dzieje z otoczenia. Czyli to, co robi mama, to, co robi tata i przede wszystkim dziecko czuje to, jak się czują rodzice, więc jeżeli rodzice się kłócą i chcą się rozwieść i mówią, że wiesz, przy dziecku tam nie rozmawiają o tym, to to dziecko i tak wyczuwa, bo teraz ich podświadomość jest bardzo mocno otwarta, bardzo mocno wrażliwa. Więc ten okres taki, wiesz, od 0 do 6 jest mega istotny, jeżeli chodzi o kształtowanie poczucia własnej wartości, poczucia bezpieczeństwa, no i wszelkie traumy, które dzieją się w dzieciństwie, różnego rodzaju trudne takie, nazwijmy to, dysfunkcjonalne zachowania wpływają na to, jakiego rodzaju programy powstaną w umyśle i w mózgu tego dziecka. Czyli teraz, jeżeli takie dziecko jakby nie ma kontaktu emocjonalnego z którymś z rodziców, to jego poczucie własnej wartości jest niższe. Ono czuje, że czegoś mu brakuje i potem to jest taka dorosła osoba, który cały czas, wiesz, poszukuje kolejnych partnerów lub partnerek i się okazuje, że ten partner mu tego nie jest w stanie zapewnić. I teraz jakby ludzie, wiesz, już przeskoczyłem teraz do przyszłości z takich schematach. Spoko, kontynuuj. Bo one powstały w dzieciństwie. I teraz w tym okresie już nie będę wchodził za głęboko tutaj, wiesz, w psychologię, w psychotraumatologię. Chodzi o to, że mniej więcej koło 7-8 roku życia pojawia się ten tak zwany czynnik krytyczny, czy też ego. Czyli ten głos w głowie, który zaczyna komentować i podejmować pewnego rodzaju decyzje. 7-8 rok życia? 7-8 rok życia. Między 6 a 8 to jest mniej więcej coś takiego, nie? Mhm. I w tym momencie dziecko zaczyna już mieć tak zwane własne zdanie i zaczyna stawiać pewnego rodzaju granice, bariery, tak? I ono mówi, a po co to, a na co, a dlaczego, a jak? I już zaczyna sobie budować tak zwaną wewnętrzną mapę świata poprzez po prostu zadawanie pytań, czy znowu oglądanie ze środowiska. I teraz od tego 8 do 12 również podświadomość bardzo, bardzo mocno wchłania. Już nie wszystko, bo jest ten głos wewnętrzny, ale to, co wpływa na nas najsilniej, to jest nasze środowisko, czyli właśnie szkoła, nauczyciele, rodzice i to, co się dzieje w tym całym wieku. I następnie... Następnie, jak sobie przeskoczymy już tam dalej do mniej więcej tego 18 roku życia, to już ta podświadomość praktycznie całkowicie się zamyka i ktoś już ma, powiedzmy, wdrukowany jakiś tam model świata. No i teraz kto mu to wdrukował? Całe jego otoczenie. To jest tak, że wiesz, my stajemy się, że tak powiem, takimi troszeczkę niewolnikami tego, że w środowisku, w jakim się rozwijaliśmy, szeroko, wiesz, miejsce, kraj, ludzie, kultura, znajomi, rodzice, wujkowie, to czego żeśmy doświadczyli, wpływa na to, jaki my mamy obraz świata. No i teraz przechodząc dalej, w neurohackingu przede wszystkim chcemy zhakować ten mózg i tą podświadomość, żeby zmienić naszą obecną sytuację. Czyli wiele osób właśnie utyka w różnego rodzaju schematach, czyli na przykład obniżone poczucie własnej wartości, tak? Jestem niewystarczająca i cały czas mam w głowie głos, który mówi, no mogłaś się postarać bardziej, ale to zrobiłaś beznadziejnie, ale słaby wynik, pomimo że te wyniki są dobre. I teraz jak ja pracuję z ludźmi na bardzo dużym poziomie takim finansowym, który rozwinęli naprawdę ogromne marki, wiesz, firmy i tak dalej i mają życie takie, to często mają właśnie obniżone to poczucie własnej wartości i pomimo tego wszystkiego, co mają, oni dalej czują się niewystarczająco dobrze. I teraz dopóki my nie przerobimy pewnego rodzaju schematów, a one też się, wiesz, łączą w podświadomości, to dopóty ta osoba nie poczuje się w pełni szczęśliwa i zadowolona jakby z tego, co robi i gdzie jest. Zawsze będzie mało, bo mózgowi jest mało. Mm-hmm. Oni nie czują się wystarczająco dobrzy, ale czy to wynika z jakiegoś problemu psychologicznego, czy to wynika z tego, że są tak ambitni, że uważają, że jeszcze nie doszli na ten szczebel, na który chcieliby dojść? Wiesz co, tu nigdy odpowiedź nie jest taka jednowymiarowa, to wszystko się generalnie łączy, natomiast warto właśnie zacząć nad sobą pracować, być coraz bardziej świadomą osobą, czyli poznawać to, jakby kim ja jestem, dlaczego ja się tak zachowuję, dlaczego w ten sposób postrzegam świat, dlaczego tak myślę. Warto też się dowiedzieć, z czego to wynika, natomiast ta świadomość tego, że aha, bo coś takiego zdało się w mojej przeszłości, tego faktycznie nie zmieni. Musisz jakby pójść dalej i teraz wykonać pewnego rodzaju pracę. No i nad sobą, tu już są różnego, wiesz, rodzaju narzędzia, natomiast wracając do twojego pytania, to wszystko się łączy, bo
idealnym rozwiązaniem jest to, że właśnie ktoś napędzany, załóżmy, tym obniżonym poczuciem własnej wartości, bo może być nim napędzany, ale też może nie podejmować działania, dlatego że ma zbyt niskie poczucie własnej wartości, bo został kilka razy odrzucony, poniósł porażkę i mu nie wyszło, tak? Znowu, tutaj też się łączą, wiesz, Przemek, cechy charakteru i tendencje. Jeżeli na przykład ktoś ma tendencję, że on nie odpuszcza i cokolwiek, wiesz, glebę zaliczy, to on stanie i zrobi, super, to jemu to pomoże, ale na pewnym etapie życia on się musi zatrzymać, zrobić introspekcję i przebudować ten program, bo tak to będzie ciągle gonił. Plus to, że ktoś ma taki program na przykład na ścieżce biznesowej, wcale nie znaczy, że będzie miał taki doskonały program na ścieżce relacyjnej. Dokładnie tak. To, wiesz, jest zależne w kontekście. Bo na przykład jeżeli ludzie mówią, no ja nie mam motywacji, żeby, wiesz, pójść na siłownię, żeby zrobić trening, a ja znajduję w ich innych kontekstach życiowych sytuacje, gdzie jest ta motywacja i coś robią, na przykład, wiesz, odkładają na potem, no to wystarczy przy pomocy tak naprawdę programowania mózgu przenieść stan emocjonalny i go skojarzyć z innym doświadczeniem. Jak to zrobić? To jest bardzo ciekawe. Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. Dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Jak przenieść? Załóżmy, że jestem osobą, która nie ma żadnego problemu z motywacją do pójścia na trening. No, ostatnio się nad tym zastanawiałem. To jest dokładny case mój. Nie mam problemu z pójściem na siłownię. Mógłbym zrobić 3 godziny hardkorowego treningu, zero problemu. Tak. Jak mam zrobić zadanie, które zajmie mi dosłownie 30 sekund, ale trzeba coś wpisać w Excela, to ja to będę odkładał przez 2 tygodnie. Tak. Jak przenieść stan emocjonalny, który ułatwia mi pójście na siłownię, na zadanie z Excelu? To jest taka prosta bardzo struktura hipnotyczna, tak zwana albo samosterowalna przebudowa mózgu, albo terapeutyczna konsolidacja pamięci. Co teraz oznacza? To zróbmy, Przemek, może na żywo ja ci pokażę. Co? Dobra. Żebyś doświadczył. To zamknij sobie oczy. Ustaw sobie dwie ręce, tak, wiesz, płasko tutaj na biureczku. Usiądź wygodnie. Tak, usiądź wygodnie, tak żebyś mógł się odprężyć, stopy płasko na ziemi, weź głęboki wdech i długi wydech. Dobra, i teraz mówisz tak, że na siłownię chodzisz z przyjemnością i łatwością, tak? Mam to powiedzieć? Tak, powiedz na głos. Na siłownię chodzę z łatwością i... Jeszcze raz? No tak jak powiedz, tak jak jest faktycznie w twoim doświadczeniu. Żeby pójść na siłownię i zrobić ciężki trening, nie mam z tym żadnego problemu. Mhm. Zrób teraz obraz siebie, jak wiesz. Widzisz siebie, jak ćwiczysz na siłowni. Mhm. Mhm. I jak się wtedy czujesz? Powiedz, opisz mi stan emocjonalny w ciele, jaki masz. Po prostu robię. Mhm. Po prostu robisz. I jak się czujesz? Jakie masz emocje w ciele, jak robisz ten trening? Zdeterminowany. Mhm. Jak patrzysz na siebie w lustrze, jak wiesz, ćwiczysz, to co czujesz konkretnie? Ja mam wrażenie, że cały deal właśnie polega z tego, że ja się tam za bardzo nie zastanawiam, po prostu ćwiczę. Mhm. Czyli jakbyś mógł to opisać? I jestem zadowolony z tego, że realizuję kolejny dzień w stronę mojego celu. Super. Czyli mamy co? Zadowolenie? Mhm. Co jeszcze? Determinacja. Determinacja. I taki... Ja bym to nazwał pustym umysłem. To taką pustką, ale to jest taka pozytywna pustka. Czyli że właśnie nie zastanawiam się, Boże, nie mogę zrobić zadania, tylko po prostu robię i jestem spokojny. Super. Jakbyś miał ocenić teraz intensywność tych trzech uczuć od 1 do 10, to na ile one są intensywne? Determinacja najwyżej. Mhm. Załóżmy 10. Zadowolenie 7. Mhm. I jeszcze trzecią rzecz powiedziałem, ale już nie pamiętam, co powiedziałem trzeciego. Taka, wiesz, pustka umysłu. Pustka umysłu. Pustka umysłu, to jest trudne, bo nad tym się nie zastanawiasz, ale jeśli teraz się nad tym zastanawiam, to dałbym też 7. Siódemeczka. Okej, dobra. Otwórz teraz na chwilkę oczy. Super, zamknij. Weź głęboki wdech nosem. I długi wydech. Dobra, i teraz weź sobie, zobacz siebie, jak masz coś tam pójść i zrobić do tego Excela. Mhm. I opisz mi jakby, co widzisz, jaki masz obraz w umyśle. Przekładam to na kolejny dzień. Mhm. Widzisz siebie, jak co robisz konkretnie, powiedz.
Jak wygląda w twojej głowie ten obraz przekładania tego na kolejny dzień? Mam rozpisanego taska i po prostu przesuwam go na kolejny dzień w kalendarzu. Mhm. Na telefonie, tak? No, ja to robię na kompie. Na kompie, czyli widzisz siebie, jak siedzisz przy kompie i co robisz? I przesuwasz taska na kolejny dzień. I jak się wtedy czujesz w momencie, kiedy Przemek przesuwasz tego taska? Właśnie chyba problem w tym, że ja nic nie czuję. Jakby przydałoby się jakieś silne, negatywne uczucie tam. Mhm. Że to jest coś złego, co robię. Mhm. Dobra. Tak jak jem cheat meala, to mam negatywne uczucia. Tak jak przesuwam taska, to nie mam negatywnych uczuć. Mhm. Dobra, teraz znowu otwórz oczy na chwilkę. Super, zamknij. Kolejny głęboki wdech. Dobra, i teraz powiedz mi, jakie to jest u ciebie uczucie, kiedy jesteś tak maksymalnie, wiesz, w coś zaangażowany? Muszę sobie przypomnieć, gdzie jestem najmocniej zaangażowany w coś. Okej. Okay. Mam. Mhm. Jakie to uczucie? Tak. Co czujesz w ciele, jak jesteś tak na maksa zaangażowany? Pełną kontrolę. Pełną kontrolę. Super. Jakie to jest uczucie, kiedy jesteś ciekawy? Także coś cię wciąga po prostu. Jestem zaciekawiony. Zadumienie. Zadumienie. Mhm. Super. A jakie to jest uczucie, kiedy doprowadzasz jakąś konkretną rzecz do końca? Kontrola i satysfakcja. Super. I jak to czujesz w ciele, tą kontrolę i satysfakcję? 10. 10. Gdzie konkretnie czujesz w ciele? W klatce piersiowej, w całym ciele. Super. Rozszerz to tak, żeby weszło na całe ciało. Nawet możesz nadać temu kolor. Jaki kolor ci się kojarzy? Czerwony. Czerwony, super. I teraz wyobraź sobie siebie, jak siedzisz do tego Excela i to robisz, czując ten czerwony w ciele. Aż mi się ciepło zrobiło. Mhm. Czego teraz doświadczasz w swoim ciele? Teraz to znaczy? W tym momencie. Co czujesz teraz w ciele? Zrobiło mi się cieplej. Zrobiło ci się cieplej. Mhm. Przywołaj jeszcze raz ten obraz, że widzisz siebie, jak robisz coś konkretnie w Excelu i po prostu dopinasz to do końca. Mhm. Jest? Mhm. Dobra, super. Otwórz teraz oczy, weź głęboki wdech. Super, zamknij znowu. I teraz wyobraź sobie następnym razem, że masz coś właśnie zrobić w tym Excelu i zobacz, jaki obraz ci się pojawia w głowie i co czujesz w ciele. Czuję pustkę i mam wrażenie, że od razu go robię. Mhm. Superancko. I to jest przeprogramowanie? Tak. Otwórz oczy jeszcze raz, na sekundkę. Dobra. I teraz wyobraź sobie znowu jakąś taką hipotetyczną sytuację w niedalekiej przyszłości, nie wiem, za tydzień, za dwa, że znowu coś takiego się, wiesz, pojawia, że masz coś zrobić w Excelu i zobacz, jaka pierwsza myśl z zamkniętymi oczami się pojawia w głowie. Jaki jest pierwszy obraz? Na pewno nie ma obrazu, że przekładam to na kolejny dzień. Mhm. Jest taki, że jakby w ogóle się angażuję w to zadanie. Mhm. Super. No to możesz wrócić, zrobiliśmy. Mhm. I teraz, wiesz, to była pewnego rodzaju forma hipnozy, programowania umysłu. Aż mi się ręce spociły. Czyli widzisz, mamy realną zmianę, wiesz, ciała, tak, temperatury ciała poprzez pracę z emocjami. Więc to był taki fajny stan relaksu, skupienia i to, co ja tak naprawdę zrobiłem, to zabrałem tą negatywną emocję, którą twój mózg skojarzył z Excelem i zapytałem ciebie, jakie trzy fajne stany lubisz, włączyłem je w tobie i zrobiliśmy tak zwaną neuroasocjację, czyli połączyłem obraz siebie z tym fajnym uczuciem. Mhm. I twój mózg mówi, aha, to jest inna droga i jest fajniejszy stan, bo mózg, zobacz, znowu kolejna zasada, on ewolucyjnie ucieka od cierpienia i bólu, dlatego wadę na Excel, nie. I mówi, dobra, zróbmy coś przyjemnego. Więc ja mu pomogłem skojarzyć, że Excel może być przyjemny. I żeby to było skuteczne, trzeba to robić ile? Nie, to wystarczy, Przemek, teraz jedna taka interwencja, bo zrobiliśmy taką interwencję i teraz jakby drugą rzeczą, że jeżeli będę następnym razem robił coś w Excelu, to zastosuj tą poprzednią metodę, czyli cel zgodny z flow. Czyli nie daję sobie tak trudnego zadania, że teraz będę siedział godzinę w tym Excelu, tylko taki poziom trudności, że mi to zajmie 5 minut. Mhm. I będziesz miał wtedy pierwszy sukces, wyrzut dopaminy, czyli wiesz, mózg mówi, wow, fajnie, i będziesz budował to poczucie, że to jest fajne. Mhm. Dobra, tylko że jak ktoś mi mówi takie rzeczy, to ja najczęściej mam tak, okej, okay, gdyby to działało, to teoretycznie można by zaprogramować osobę tak, że ona by robiła bez końca wszystkie zadania zawsze. A tak nie jest. Wiesz co? Można by było, jak najbardziej w teorii, tylko to jest tak, że my zmieniamy dany program w danym kontekście. Mhm. I teraz, wiesz, mamy masę różnego rodzaju zadań, czy celów, czy wyzwań, za którymi stoi się przede wszystkim stoją różnego rodzaju lęki. Tak? I to jest tak, że większość osób odkłada na potem nie dlatego, że jest leniwa, tylko dlatego, że się podświadomie boi. Mhm.
To jest jakby w ogóle, wiesz, obrócenie tego schematu, więc to, że odkładasz, to wynika znowu z twoich jakichś ograniczących przekonań na twój temat, czy na temat tego zadania, że w głowie mówi, głos mówi, a zostaw to, przełóż na jutro, bo to jest trudne, ty tego nie lubisz robić. To jest tak naprawdę jedna z twarzy lęku. I teraz w pierwszej kolejności na przykład zobacz. Czyli prokrastynacja to jest lęk. Dokładnie tak. Ja się po prostu jakby boję, bo co będzie, jeżeli na przykład mi to wyjdzie, czyli ja odniosę sukces, to będę musiał więcej pracować, to będę musiał wziąć większą odpowiedzialność na swoje barki. To była pierwsza myśl, którą miałem, bo aktualnie wprowadzam, już kiedyś pracowałem nad czymś takim, że zaczynałem sobie od 5 minut dyscypliny i powiększałem to, aż doszedłem do momentu, gdzie robiłem godzinkę dziennie dyscypliny i to znaczy, że nie robiłem tylko przez godzinkę dziennie coś, tylko ta godzinka była ponad wszystko, co i tak robiłem. Czyli to była dodatkowa godzina dyscypliny w ciągu dnia. I teraz jakby znowu to wprowadzam. Teraz już jestem trochę bardziej doświadczony, więc od razu wskakuję na głęboką wodę i robię godzinkę. Ale pierwsze, co miałem, to że jeśli się nauczę tego robić, to już zawsze będę musiał to robić. I ja rzeczywiście mam taki plan. Chcę zrobić tak, żebym zawsze, żeby w każdym dniu codziennie mieć godzinę dyscypliny, gdzie robię zadania, których mi się nie chce robić. To jest bardzo trudne, bo większość ludzi tego nie potrafi zrobić. I staram się to zrobić, ale właśnie pierwsza myśl, jak powiedziałeś o strachu, to miałem takie, będziesz musiał to zawsze robić. Tak, jest takie piękne powiedzenie Josepha Campbella, że jaskinia, do której boisz się wejść najbardziej, zawiera skarb, którego najbardziej potrzebujesz. To jest dokładnie tak z tymi wszystkimi zadaniami, że nasz mózg, on sobie zawsze wynajdzie jakąś wymówkę, czy jakąś taką, wiesz, iluzoryczną historię, którą ci opowie, żebyś ty uwierzył, żebyś tego nie robił. I teraz po pierwsze na tym takim właśnie poziomie behawioralnym, czyli ja jestem w stanie się uwarunkować, że załóżmy wstaję rano i od razu robię najtrudniejszą rzecz. I teraz tu jest znowu kolejna pułapka, bo ja często ludziom też tłumaczę, że nawet chodzenie na siłownię może być mechanizmem obronnym. Bo jeżeli ty masz do zrobienia coś trudnego w obszarze związanym z biznesem, z karierą i teraz wstajesz rano i idziesz na siłownię na godzinę, półtorej, bardziej się dojeżdżasz, potem jesteś zmęczony, potem tego siadasz i mówisz, kurde, no nie mogę się skoncentrować, to jest pułapka mózgu. Bo mózg na przykład w moim przypadku, on zna siłownię. Siłownia jest łatwa, lekka, już tyle razy to robiłem. I daje ci satysfakcję, że nie będzie, że nic dzisiaj nie zrobiłeś. Tak, i jeszcze jest taka właśnie, że ja byłem na siłowni, tak? Więc teraz mam prawo tego nie zrobić, a dzień odhaczony, bo byłem na siłowni, więc wszystko w porządku. Tak, dokładnie. Ja na przykład jeszcze jak zaczynałem nagrywać mój podcast, to mózg mówił, idź na siłownię, zrób sobie trening. Ja mówię, zaraz, nie, ja mam usiąść, ja mam nagrać, bo to jest nowe, to jest trudne, tego nie robiłem, to się dopiero uczę, jak to się robi. I przez powtórzenia w końcu to zaskakuje. Mhm. Nie, więc tak naprawdę pułapką jest to, że wszystko, nawet te zachowania funkcjonalne, czyli siłownia, wiesz, jedzenie, medytacja, no to ja, wiesz, nagram ten podcast, ale najpierw zrobię poranną rutynę biohakera, zimny prysznic, ćwiczenie oddechowe, pójdę z psem na spacer, czyli znowu zrobię wszystko. A później ci coś wypadnie akurat. Tak, ale nie zrobię tej jednej najważniejszej rzeczy, która jest tą właśnie jaskinią. Więc pytanie dla naszych odbiorców, co dla nich jest tą jaskinią i zacznijcie po prostu od tego dzień, ale też nie od razu biorąc wszystko, tylko po małym kawałku i elemencie, żeby zbudować takie poczucie, bo ja zauważyłem, że wiesz, dużo osób ma takie uczucie, że oni się wewnętrznie czują przegrani, bo oni tyle razy już próbowali różnego rodzaju, wiesz, diet, treningów, kursów, celów, planów i cały czas zawiedli. Mhm. I mają to uczucie takiej właśnie przegranej, więc jakby, żeby to teraz tak naprawdę odczarować. Takie wyuczone myślenie o sobie jako o sobie przegranej poprzez to, że tyle razy się nie udało coś. Tak, i to potem też są te osoby, które właśnie, wiesz, hejtują w internecie, bo oni są tak sfrustrowani, wiesz, na siebie, przelewają te emocje na inne osoby, którym to wychodzi. I teraz, wiesz, dobra wiadomość jest taka, że mózg jest neuroplastyczny i można go generalnie przebudować, tylko to wymaga właśnie, wiesz, po pierwsze wiedzy, świadomości, narzędzi i też wysiłku, bo to, co ja tutaj daję, to są jakby proste, łatwe narzędzia, no ale musisz zrobić te dupogodziny, o których gadaliśmy na początku, czyli, wiesz, poświęcić czas na te, wiesz, ćwiczenia oddechowe, tak? Poświęcić czas na to oprogramowanie podświadomości. Ja nawet mam taki, wiesz, dziennik biohakera dla moich podopiecznych, oni sobie wieczorkiem odpowiadają na 8 kluczowych pytań, które już ich mózg wprowadza w fajny stan emocjonalny, wiesz, wieczorem. Zwraca uwagę na to, co dzisiaj mnie fajnego spotkało, czego się dzisiaj, wiesz, nauczyłem. Nawet jeżeli pojawiło się coś, co jest trudne, to ja nie mówię sobie, kurde, o Jezu, dlaczego to się stało, tylko znowu robię sobie tak zwany mentalny reframe, czyli jak to doświadczenie mi służy. Więc ja po prostu, wiesz, staram się zapanować nad tym mózgiem, bo znowu jego celem jest przetrwanie i on będzie zawsze zwracał uwagę na jakiś problem. Mentalny reframe, jak to doświadczenie mi służy. Chciałem to
podkreślić, bo to bardzo fajna rzecz. To jest mega mądra rzecz, wiesz, przyszły ciarki. To jest fajne, jak przychodzą ludziom ciarki, jakby ciarek się nie da udać, tak, nie? Nie możesz tego udać, to widać, że ciebie to jara. Tak, tak. Więc to pytanie, ono, powiem ci, że wiesz, rozwala cały system. Mhm. Jak mi to służy, cokolwiek się dzieje, coś mi, powiedzmy, to nie wyszło, ale to też mi nie wyszło w moich oczach, bo ja nie jestem w stanie siebie zaakceptować, bo dążę do jakiejś znowu perfekcyjnej, idealnej wersji, albo się porównuję do kogoś na zewnątrz, więc tutaj, wiesz, ja po prostu rozmawiając z ludźmi przez tyle lat, dowiadywałem się, co oni do siebie mówią w swojej głowie, co oni robią i nagle mówię, ja pierdzielę, oni sobie to wszystko sami wkręcają. Jedna klientka powiedziała mi, że ona już sobie taki film w głowie wyświetliła, wszystkie po prostu bilety sprzedała i wiesz, siedzi i płacze. A potem się okazało, że to było totalnie odklejone od rzeczywistości wyobrażenie. Bo mózg lubi takie rzeczy, nie? On, wiesz, lubi dramat, lubi te emocje. I teraz, jeżeli my się wychowaliśmy, Przemek, w takim środowisku, nazwijmy to toksycznym, tak? Czy destrukcyjnym. Destrukcyjnym, to mózg jest uzależniony od tej adrenaliny, od tego stresu i po prostu będzie, że tak powiem, wymyślał takie sytuacje lub będzie tak interpretował rzeczywistość, że jego przekonania muszą się zgodzić. Tak? Mhm. Czyli jeżeli ja na przykład mam taką sytuację, że... Będziesz szukał potwierdzeń. Tak, że jeżeli gdzieś tam podświadomie mam przekonanie, że boję się, że partner czy partnerka mnie zdradzi, to ja w jego zachowaniach będę miała projekcję pewnego rodzaju i będę sama prowokowała te zachowania. Więc to jest tak, że... Samospełniająca się przepowiednia. Tak, każdy z nas jest takim, wiesz, twórcą tej własnej rzeczywistości, tylko niestety większość osób nie zdaje sobie z tego sprawy. A później mówią, ja to mam pecha. Tak, i to kolejne przekonanie, i to jest znowu odpowiedzialność na zewnątrz. To jest pech, to jest, wiesz, nie wiem, rząd, polityka. Fatum. Fatum. Jestem przeklęty. Zła karta tarota, taki rok numerologiczny, wiesz, a gwiazdy się tak ułożyły. I to jest znowu wchodzenie w rolę ofiary. Mhm. Co jest dla ciebie w takim razie najczarniejszą jaskinią? Co jest dla mnie najczarniejszą jaskinią? Wiesz co, wydaje mi się, że to, co teraz obecnie realizuję, czyli wyprowadzka z Polski i wyjeżdżam samemu na takiego fajnego tripa za granicę, do Brazylii, do Tajlandii, do Peru i zobaczymy, gdzie mnie jeszcze poniesie. Już w Tajlandii byłeś? W Tajlandii, wiesz co, byłem, tak, rok temu, dwa lata temu i też pamiętam taką właśnie sytuację, żeby pokazać, jak to działa w praktyce. Jak byłem dwa lata temu, pierwszy raz w ogóle, wiesz, w Azji, pamiętam Sylwestra, to po prostu się zakochałem, mówię, cudowny kraj, ludzie, energia, po prostu tam jest inna aura, inny świat, inaczej się czujesz. I miałem takie marzenie jeszcze, to wiesz, był taki, wiesz, niejasny cel, że chciałbym zimy spędzać w Tajlandii. No i ja sobie to zapisałem w Sylwestra w swoich celach właśnie, tak jak tutaj też opisuję, jak to robić, ale wtedy... Umysł logiczny mi mówił, no jak, przecież ty masz gabinet, masz klientów, tutaj wiesz, masz mieszkanie, masz dwa psy, to jest nie do zrobienia. I teraz byłem w tym roku w Tajlandii, mhm. Siedziałem w jeszcze fajniejszym, bardziej wypasionym miejscu, przypomniałem sobie, że wtedy sobie to zapisałem, teraz już od 2 miesięcy siedzę, pracuję, funkcjonuje wszystko generalnie, czego się obawiałem, się nie wydarzyło. Wiesz, w jakim okresie czasu? To było rok później? Rok później, tak. Ja jeszcze przez rok tam przyszedłem jakby bardzo różnego rodzaju, wiesz, problemy zdrowotne, rozstanie, wiesz, problem z szyją, taki psychosomatyczny, więc mnie zmiotło. I miałem taki moment, że dosłownie, wiesz, byłem totalnie na dnie, fizycznie, mentalnie, emocjonalnie, masakra. Mówiłeś też, że schudłeś 13 kilo, z tego co pamiętam. Tak, schudłem 13 kilogramów, jak potem widziałem zdjęcia ze swoich warsztatów, to już aż byłem przestraszony, nie? Bo wyglądałem jak zombie. Czemu cię tak pozamiatało? Czemu mnie tak pozamiatało? Wiesz co, to była tak naprawdę część siebie, którą wypierałem i była taka sytuacja, że w pewnym momencie, właśnie niedawno po tym, jak wróciłem z Tajlandii, zaczęła mi sztywnić szyja. I myślałem, że to pewnie, bo wziąłem, wiesz, zimny prysznic, rano tam, wiesz, wyleciałem do telewizji bez kurtki, pewnie mnie, wiesz, przewiało, ale minął, wiesz, tydzień, nic się nie zmienia. Minął drugi tydzień, nic się, wiesz, nie zmienia, ja nie mogę, wiesz, spać, nie mogę chodzić, ruszać się, nie mogę za bardzo, wiesz, robić nic, więc zaczęły się różnego rodzaju znowu wizyty po lekarzach, prześwietlenia, wiesz, jakby tomografie, USG, terapia ruchowa, akupunktura, fizjoterapia, masaże, rano leżałem po 2 godziny, wiesz, na kolce, jakieś medytacje, hipnozy, cokolwiek, no i nic nie pomagało. Mhm. I wiesz, nie mogłem robić nic, bo nie mogłem ani ćwiczyć, ani pracować. Ani spać pewnie. Ani spać, wiesz. Aura mi pokazywała, że cały czas, wiesz, na czerwono, stres. Stąd ten problem, wiesz, dlatego schudłem, bo ciało się po prostu nie regenerowało. Ale miałem dużo czasu na takie, wiesz, przemyślenia wewnętrzne, no bo nic nie możesz zrobić, nie masz gdzie uciec od siebie samego. Więc
w pewnym momencie miałem taką myśl, mówię, kurczę, no w tym moim życiu, wiesz, wszystko fajnie, wiesz, idzie do przodu, dobrze się, wiesz, rozwijam, a jakoś tam temat związkowy po prostu, wiesz, co bym nie robił, jakbym się nie starał, no się nie rozwija, nie idzie do przodu. No i w pewnym momencie sobie zadałem pytanie, mówię, kurczę, a czy ja może siebie nie oszukuję, nie, bo uwierzyłem w taki model, wiesz, bezwarunkowa miłość, wsparcie, akceptacja i tak dalej. I być może to jest ta kwestia. No i, wiesz, zacząłem tą taką wewnętrzną introspekcję. Mhm. I zaraz podjąłem po tej introspekcji decyzję, że mówię jakby, wiesz, mówię jakby koniec, bo jakby nie chcę w taki sposób funkcjonować, mówię, że wszystko w innych obszarach jest fajnie. Jakby doszedłeś do tego, że ci to nie służy. Tak, dokładnie. Doszedłem do tego, że mi to nie służy. Mhm. Ja tam też byłem, wiesz, w modelu ratownika. To mi zawodowo bardzo pomagało, potem życiowo niekoniecznie. Wiesz, jakbyś masz wyrobiony ten schemat, że łatwo ci być ratownikiem. Tak, było, że jakby, wiesz, z tego wyszedłem. I w to wierzę, już tam nie planuję wracać, przynajmniej w takiej formie. Jeśli cię tak dojechało, to chyba to są takie mocne doświadczenia, że jakoś człowiek jednak pamięta, że tam się już nie wchodzi. Tak. Miejmy nadzieję. Tak, mi, wiesz, po prostu cała zesztywniała szyja, nie mogłem, wiesz, obrócić bardziej niż w ten sposób. Zaczął mnie boleć bark, ale to do tego stopnia, że w nocy wyłem i płakałem z bólu, nie? A nie miałem urazu fizycznego. Zaczęły mnie boleć stopy, biodra, kolano, po prostu całe ciało mi się, wiesz, rozpadło i czułem się, no, masakrycznie i najgorsza była taka, wiesz, niepewność z tym związana. Ile to trwało? Wiesz co, taki proces, gdzie ja w takim stanie chodziłem około 6 miesięcy. Ja się najbardziej, wiesz, czego bałem? Że przecież mi się nic fizycznie nie stało, a co jak będzie tak do końca życia, nie? Po prostu, wiesz, strałem po gaciach. No tak, bo jeśli to się pojawiło tak po prostu, to jaką masz gwarancję, że to minie? Tak, ja mówię, kurczę, no już miałem tyle, wiesz, problemów zdrowotnych, sobie tam, wiesz, poradziłem, więc jakoś, wiesz, mówię, dobra, jakby dam radę i to też ogarnę. I w pewnym momencie, jak się wyprowadzałem z domu, bo to był taki proces, wiesz, na wielu poziomach, mówię, zabieram najważniejsze rzeczy, czyli książki. No i wypadła mi taka książka, Twoje ciało mówi, pokochaj się. Ja mówię, o, szukałem tego od 2 lat, tam wszystkie, wiesz, choroby i na podstawie takiej emocjonalnej, nawet metafizycznej, z czego wynikają różnego rodzaju tam objawy. I wiesz, sprawdziłem ból barku i po pierwsze czytam, nosisz na swoich barkach problemy innych osób. Mówię, kurde. 2, zbyt dużo bierzesz na siebie to problemów innych ludzi. To mi terapeuta kiedyś powiedział, jak mówiłem mu, że mnie plecy bolą. On lubił takie rzeczy i pamiętam, że mi powiedział, że jak plecy bolą, to jest szansa, że bierzesz na siebie za dużo. Tak. Że za dużo dźwigasz. Tak. I ja, wiesz, wcześniej też twój stan i z terapeutami konsultowałem, bo mam dostęp do tych ludzi, więc mówię, słuchajcie, coś jest nie halo, czegoś tutaj nie widzę. I dopiero w tej książce znalazłem takie, wiesz, subtelne sygnały. Dalej szyja, która była zblokowana. Zrozumiałem, że to moja podświadomość, czyli ciało mówi, nie odwracaj głowy, tylko zobacz, w jakiej sytuacji jesteś, wiesz, przed oczami. No i wtedy zaczęła się... Wow, to jest niezła interwencja. Aż teraz mi ciarki przeszły. Tak, tak. Ja to, wiesz, poczułem i mówię, kurczę, rzeczywiście, a ja mam teraz tak samo. Mówię, to jest ten kierunek. I ja jestem, powiem ci, Przemek, niesamowicie wdzięczny za tamto doświadczenie, gdzie, że tak powiem, nazwijmy to kontrola mi została odebrana na każdym poziomie, bo dzięki temu po dłuższym etapie ja zrozumiałem u siebie, że cały czas uciekam od siebie, próbując pomóc innym ludziom. Mhm. I stwierdziłem, że mówię, koniec. Taką masz pracę, to też się trochę... Ja się często nad tym zastanawiam, że to, jaką ktoś przybiera sobie tak. pracę, ma na niego ogromny wpływ i zastanawiałem się nad aktorami, że oni muszą mieć przejebane, oni cały czas udają. Tak, i ja, wiesz co, dzięki temu, że miałem ten model tego ratownika, tego opiekuna, tego, który bardzo wierzył w ludzi bardziej niż oni sami, dlatego tak, wiesz, dałem radę ich windować wysoko do góry, doszedłem do pewnego momentu, ale stwierdziłem, że nie mogę pracować z ludźmi kosztem siebie. Ja też sukcesywnie to zmieniałem, bo kiedyś, tak jak ci powiedziałem na początku, było tam 200-250 godzin z ludźmi, wiesz, miesięcznie. Dzięki temu stałem się takim właśnie praktycznym psychologiem, bo to cały czas ci przychodzi, wiesz, jakby nowa osoba. I cały czas musisz pracować z nimi i wymyślać nowe rozwiązania na nowe problemy. Tak, dokładnie. I każdy ma, wiesz, dramaty, problemy w pracy, w związku ze zdrowiem, swoje mechanizmy. I niektórzy się nie szczepią, żeby ci o tym opowiedzieć na treningu personalnym. Więc ja tak początkowo, wiesz, na tych treningach siedziałem, no i zauważyłem, że ludzie do mnie przychodzą nie po ćwiczenia, tylko po prostu, wiesz, po fajną relację, poczuć się lepiej, wiesz, pogadać. Ja oczywiście się cały czas tam uczyłem i rozwijałem treningowo, potem to się przekształciło właśnie bardziej, wiesz, w gabinet dietetyczny, gabinet psychodietetyczny, gabinet coachingowy, gabinet hipnozy, bo to były kolejne etapy, jakie to wszystko odkrywałem. I teraz wracając do tej ciemnej jaskini, ja zrozumiałem, że cały czas uciekałem
od siebie, próbując pomóc innym ludziom dookoła mnie, bo się bałem skonfrontować ze samym sobą. I teraz jak podcinałem, pozmieniałem środowisko ludzi, bo to też wpływa na twój mózg. Zamęt ci to robi. Ciężko podejmować klarowne decyzje, jeśli masz cały czas zamęt i wszystko się dzieje wokół ciebie. Ostatnio bardzo fajny, sorry, że ci się wcinam, ale bardzo fajny fragment podcastu widziałem, że dziewczyna opowiadała, że wyjeżdżała po to, żeby w pewnym momencie zrozumiała, że te wyjazdy jej nic nie dają, poza tym, że ona się tak właściwie odcina od środowiska i może sobie na tym pomyśleć, więc ona jakby nie uciekała w inne miejsca, tylko jakby uciekała do spokoju i ten spokój pozwolił jej przebudować jakby rozkminę na temat swojego życia i może wrócić i działać. Tak, no ja wiesz, to zrobiłem to dosyć tak restrykcyjnie, bo wiesz, bardzo mocno zszedłem z sesji takich coachingowych, ja schodziłem, jakby to latami trwało od tej siłowni, bo to się nie wyrwiesz tak z tych schematów w jeden dzień. Ja pamiętam, wiesz, jak to było rok temu jeszcze w wakacje, gdzie tak naprawdę już 2 dni w tygodniu tylko pracowałem indywidualnie, to ja w ciągu dnia chodziłem po gabinecie, miałem stany lękowe. Ja mówię, co się dzieje? Ja czuję, wiesz, niepokój, bo układ nerwowy był przyzwyczajony, że cały czas ktoś jest, komuś pomagasz, wiesz, kogoś wspierasz i tak dalej. I wiesz, zaczynają wychodzić z ciebie te wszystkiego rodzaju emocje. Ty, jeżeli jakby nie uciekasz, wiesz, w jakieś tam używki, w telewizję, alkohol, wiesz, w relacje, nawet siłownia może być formą ucieczki, to wiesz, też znam takie osoby, że wiesz, od rana do wieczora, wiesz, cały czas ćwiczą. I nagle mówisz, kurczę, no to są emocje, z których sobie nie zdawałem sprawy, są jakieś, wiesz, mechanizmy, które się obnażają i to było dla mnie tą grotą, żeby tak naprawdę u siebie ten schemat zauważyć i po 13 latach zdałem sobie sprawę, że to wszystko, co ja sobie zrobiłem, to sobie zrobiłem sam, bo krzywdziłem siebie. Ja to mam obiekt, jak ktoś w ten sposób się wypowiada. Często ludzie właśnie mówią o takich rzeczach, że się krzywdzą. Ja nie wiem, czy to jest krzywdzenie siebie, dużo zrobiłeś dla siebie i jakby teraz dopiero do tego doszedłeś, ale ten czas nie jest zmarnowany. To nie jest tak, że się skrzywdziłeś. Nie, ja broń Boże, wiesz, nie patrzę w kategoriach, że to było coś złego. Tak to brzmi w mojej głowie. Tak, ja to tak nazwałem, że to ja sam sobie to wszystko zrobiłem, z nim te negatywne rzeczy, które mnie spotkały, ale one były potrzebne, żebym to zrozumiał i mówię, okej, to ja już rozumiem, o co chodzi w takiej miłości do siebie samego i o tym, żeby sobie maksymalnie ufać i że wszystko, co mnie spotyka, niezależnie jak ja się zachowam, co zrobię, to jest okej, ja to akceptuję i to mi służy. I stąd właśnie teraz właśnie, zimy to zostawiam na jakiś czas Polskę, wylatuję do Tajlandii i do innych miejsc, żeby jakby jeszcze bardziej sobie, wiesz, wyczyścić tego pewnego rodzaju przekonania kulturowe, które są po prostu, wiesz, w środowisku u nas tak mocno zainstalowane, że ty według nich funkcjonujesz, a ty ich nie widzisz. Mhm. I teraz podam ci przykład. Jak byłem rok temu, w tym roku w zasadzie w Tajlandii, pierwszy chyba tydzień, siedzimy ze znajomym przy basenie, już się robiło tak późno, czyli koło godziny 20, wiesz, pierwszej, się tam ściemnia wcześniej dosyć. I jakiś nagle tam gościu, wiesz, z tego basenu coś tam do nas krzyczy. No i my już pierwsze co, że chce nas, wiesz, wyrzucić z tego basenu, żebyśmy stąd jakby zmykali. A on przychodzi i mówi, panowie, weźcie sobie bardzo proszę, tutaj są materacy, żeby wam się wygodniej siedziało. I my mieliśmy, wiesz, wow, bo nasz mózg wszedł w taki schemat polski, wiesz, zamykamy knajpę, wypad, nie? Ja tak miałem, wiesz, wielokrotnie. Raz mi nawet światło zgasili podczas jedzenia, więc mój mózg mówi, aha, to jest ten schemat, a tu nagle się dzieje coś innego i masz ten stan konfuzji. Więc wydaje mi się, że właśnie ten wyjazd jeszcze będzie taką głębszą podróżą w głąb siebie. Ja też sobie ostatnio odpowiadałem na pytanie takie, wiesz, co to znaczy być dojrzałym emocjonalnie mężczyzną? Kim teraz jestem, co jest dla mnie w życiu faktycznie ważne, jaką ja mam wizję na swoje życie, co chcę robić dalej, po co to wszystko. Więc ten czas i te pytania w tym świętym właśnie spokoju pomagają ci w pewien sposób znaleźć to, co faktycznie posłuży ci, żeby pójść dalej w tym życiu i się dalej rozwinąć. Bo jeżeli masz cały czas ten hałas, problemy innych osób, wiesz, jakieś dramaty i tak dalej, to cały czas jesteś w tym trybie przetrwania, nie korzystasz ze swojego potencjału i masz odcięty dostęp do twórczości. Ja widzę, że im bardziej tworzę takie, nazwijmy to, innowacyjne, szersze rzeczy, tym więcej potrzebuję do tego spokoju, czyli właśnie natura, sam ze sobą, wiesz, relaks, regeneracja i bycie dla siebie dobrym i łagodnym. Nie, że się dociskasz i że jesteś fighter, bo można w takim modelu funkcjonować. Ale nie jest się kreatywny. Tak. To jest to, o czym ci mówiłem dzisiaj przed podcastem, albo już podczas podcastu odnośnie tego, że mówię montażyście, że zrobię coś jutro, nie dlatego, bo mi się nie chce, tylko dlatego, że wiem, że jestem już zmęczony i nie będę kreatywny. I nie wymyślę tak fajnych rzeczy, nie wymyślę takiej okładki. Muszę to zrobić rano, jak będę pełny energii, wypoczęty, spokojny i wtedy nagle pojawiają się pomysły. Dokładnie. Do czego doszedłeś, jeśli chodzi o bycie dojrzałym emocjonalnie mężczyzną?
Krok numer jeden, weź odpowiedzialność za siebie i swoje życie. Czyli nie wchodź w rolę tej ofiary życiowej, nie mów, że to okoliczności ciebie po prostu ukształtowały i nie robisz czegoś, bo to, wiesz, czynniki zewnętrzne. A miałeś tak? Ja? Mhm. Wiesz co? Nie wydajesz mi się na osobę, która by tak miała. Wiesz co, wydaje mi się, że każdy z nas to ma, tylko po prostu tego nie widzi. W jakimś aspekcie? W jakimś aspekcie, tak, bo to wiesz, jest masa tych aspektów. Ja pamiętam ten moment, jak jeszcze pracowałem na siłowni, już tam się rozwijałem, dużo rzeczy robiłem takich, żeby się z tej siłowni wydostać i w pewnym momencie mówię, kurczę, ja tyle robię od rana do wieczora, tam jakieś, wiesz, e-booki, programy, konstruuję, piszę, uczę się, wiesz, prowadzę tego bloga i dalej siedzę na tej siłowni jako ten trener i czuję, że marnuję swój potencjał. Mówię, okej, co mi z tych szkoleń najlepszych na świecie, z tej całej wiedzy, jak ja czuję, że mógłbym robić większe rzeczy. I wtedy zrozumiałem, że ja się oszukuję i działam poniżej swojego potencjału. Więc część rzeczy, tak jak teraz zrobiłem, to znowu po prostu odciąłem ze swojego życia i robię to, co faktycznie jest dla mnie priorytetem. I obecnie to jest po prostu tworzenie zarówno książek, jak i takiego kontentu, który edukuje, inspiruje i pomaga ludziom w transformacji. Mhm. Czyli nie bycie w takim trybie ofiary, co jeszcze? Drugi element, żebyś sobie stworzył wizję swojego życia, czyli gdzie chcesz dojść, kim chcesz być, jak chcesz się czuć w ciągu dnia. Jak to u ciebie wygląda stworzenie tego? Ja też coś takiego tworzę u siebie, tak dla jasności, bo pytam cię, bo jestem ciekawy po prostu, jak ty to robisz u siebie. Wiesz co, ja sobie zadaję pytanie po pierwsze, jak chcę, żeby wyglądał mój dzień. Ale robisz to w głowie, czy masz to rozpisane? Nie, pierwszy etap to jest, wiesz co, na kartce papieru, bo to nie jest pytanie, że od razu znajdziesz odpowiedź. Ja sobie na to odpowiadam co kilka miesięcy i sprawdzam, czy nadal to jest generalnie, wiesz, jakby aktualne. I jesteś zaskoczony, jak to się pokrywa z tym, co pisałeś wcześniej. Ja czasami robię tak, że rozpisuję sobie, co jest dla mnie ważne i później nie patrząc to, rozpisuję to samo za pół roku i piszę to innym słowami i później porównuję i mówię, kurwa, rozpisałem dokładnie te same rzeczy, tylko troszeczkę inaczej ubrane w słowa. Tak. To jest ciekawe. Tak. Ja już pamiętam, jak ostatnio szukałem tam jakichś dokumentów i znalazłem z 2018 roku jakąś tam swoją kartkę z celami. No i napisałem wtedy, że chciałbym napisać bestsellerową książkę. Tam chyba koniec 2017 czy 2018. Nie? No i witamy w 2023, mamy 3 bestsellery. Gratulacje. Dziękuję, nie? Ja całkowicie o tej kartce zapomniałem i mówię, kurczę, to ja to przebiłem, nie? No ale wiesz, to, że ja to zapisałem, to jest jedno, czyli ja muszę sobie stworzyć tą wizję i w moim przypadku to jest to, że ja sobie odpowiadam na pytania. Gdzie chcę się budzić? Z kim chcę się budzić? W jakim środowisku chcę funkcjonować? Jak chcę, żeby wyglądał mój poranek? Co chcę robić w ciągu dnia? Jak chcę, żeby wyglądała moja praca? Jak chcę się czuć? Jak chcę być traktowany? No i jak chcę, żeby wyglądał, wiesz, mój wieczór? Oraz taki, nazwijmy to, tygodniowy schemat funkcjonowania. Czyli to też musi być jakby dopasowane z twoimi wartościami. Więc to, co dla ciebie jest w życiu ważne, ale nie to, co ty deklarujesz, że jest ważne, czyli ludzie mówią, no dla mnie zdrowie ważne, a ja wyglądam w ten sposób, tylko wartości centralne, które wynikają tak naprawdę z tego, co ty faktycznie robisz. Więc dla mnie wartością numer jeden jest wolność, czyli to ja decyduję o tym, jak wygląda mój dzień, co ja robię w ciągu dnia, jak pracuję, z kim pracuję, gdzie jestem. I teraz moja wizja, w mojej wizji ta wolność musi się przejawiać. Czyli? Czyli po prostu, że wstaję rano i to ja decyduję, co ja sobie dzisiaj rano zrobię. Nie? To tak jak teraz sobie, wiesz, zaplanowałem wyjazd, tylko tu już troszeczkę wyjdziemy dalej, bo to jest spoko. Że jak masz, bo też w tym rozwoju masz różnego rodzaju, wiesz, etapy i nie każdy model, nie każda strategia działa na każdego, bo każdy z nas jest na innym etapie. Jak ja już osiągnąłem te swoje cele takie z umysłu świadomego, czyli wiesz, chcę to i to, to teraz mówię, w sumie to ja bym nie wiem, co dalej chcę, bo to już mam, jestem jakby dzięki temu spełniony, już mi wystarczy, nie potrzebuję większej fury i tak dalej, bo mówię, po co to wszystko? Ja sobie bardziej zadaję pytanie, dobra, to czego ja bym chciał doświadczać? Nie? No i chciałbym doświadczać, wiesz, nowych, fajnych rzeczy, chciałbym poznawać nowych ludzi, od których mógłbym się dużo uczyć, od których mógłbym się inspirować. No i ostatnio, taka sytuacja śmieszna, przychodził gościu do mnie oglądać mieszkanie na wynajem, teraz wiesz, zostawiam, bo lecę do tej Tajlandii i gościu wchodzi, rozgląda się po mieszkaniu i się pyta, a z jakiego świata pan jest? Ja akurat coś pisałem na kompie, tak wiesz, lewa półkula włączona i tak mówię, ale o co panu chodzi, nie? Z jakiego świata? I on mówi, że no bo ja tutaj robię jogę, ja czuję, wiesz, energię. No i wiesz, rozgląda się po tym mieszkaniu, mam tak różnego rodzaju takie, wiesz, jakby obrazy z przekazem wielopoziomowym i mówi, że odlotowe miejsce. Ja mówię, no fajnie, jakby dziękuję, tam wiesz, doceniam. I potem jak wychodził,
mówi, że a no tam słyszałem, że pan na Pangan leci, ja się tam jogi uczyłem. I nagle mój umysł mówi, kurczę, no ja chciałem sobie zrobić zawsze taki kurs tej jogi, ale w jakimś takim, wiesz, fajnym, zajebistym miejscu. Gdzieś to miałem do podświadomości wrzucone. No i wszedłem sobie, wiesz, do internetu, wpisałem, mówię, o, mam, kupiłem sobie miesięczny, wiesz, trening, wiesz, jogi z fajnym miejscu, w fajnych warunkach, w tym samym miejscu, co ten gościu. Nie? I po prostu to jest dla mnie doświadczenie, którego ja bym sobie nie zaprojektował świadomie. Nie wymyśliłbyś sobie tego celu, nie? Tak. Musiałeś to wziąć od innej osoby. Ja czułem, że chcę zrobić tą jogę, że chcę zrobić w jakimś fajnym miejscu, ale gość był takim katalizatorem. Nie? Mhm. Mówi, że tam najlepsza joga. I nie mogłeś sobie zaplanować tego, że go spotkasz nawet. To po prostu musi w jakiś sposób przyjść do ciebie. Tak, dokładnie przyszedł. Przyszedł, dokładnie go, wiesz, przyciągnąłem. I potem mówię, ale odjechany gościu, mi bardzo mu dziękuję, bo on jakby był tym takim, wiesz, pyknięciem. Czyli to jest ten moment, kiedy uczeń jest gotowy, pojawia się nauczyciel. Mhm. Ja po prostu, wiesz, zaraz podjąłem decyzję, dobra, robimy jogę i od razu kupiłem, zarezerwowałem, podjąłem decyzję. Czyli to jest jakby kolejna rzecz, jak masz tą wizję, to musisz podjąć decyzję, że będziesz działał. I to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne, bo przed tym działaniem cię chronią różnego rodzaju właśnie lęki. I z działaniem to ja mam taką fajną zasadę. Przestań pierdolić, bierz się do roboty. Czyli przestań analizować, zastanawiać się, myśleć, czy to się uda, czy się nie uda, co będzie jak się uda, co będzie jak się nie uda, czy to jest trudne, łatwe. Tylko po prostu działaj, 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 bo jeżeli nie działasz, to rok braku działania zabiera ci rok doświadczeń, dzięki którym stajesz się mądrzejszy, bardziej świadomy i możesz zmienić to działanie. Bo to nie jest tak, że wiesz, cokolwiek zrobię, to będzie sukces. No nie, więcej jest porażek, więcej jest błędów i ty poprzez analizę, obserwację mówisz, aha, dobra, to nie wyszło, to w ten sposób nie działa i teraz zadaję sobie pytanie, jak mi to służy? No, może dzięki temu będę mógł wynaleźć taki sposób, na który wcześniej bym nie wpadł, jakbym to zrobił wcześniej w ten sposób. Dobra, to dalej rozkminiam, robię i nagle jest bum, mam to. Nie, tak jak było właśnie z moją, wiesz, pierwszą książką, śmieję, że to najpierw był taki skrypt szkoleniowy, wiesz, dla firm, tam szkolenie z biohackingu 21 stron i potem to zamieniłem w książkę. Mhm. Działanie. Ja sobie właśnie, jak myślę sobie o działaniu, mam wrażenie, że ludzie mają coś takiego, że albo działają, albo nie działają, że nie ma czegoś takiego, że jeśli nie działasz, to automatycznie powinno ci się załączyć, co mam zrobić, żeby działać. Mhm. I mam wrażenie, że tego większości ludzi brakuje. I oni by to byli w stanie wykminić samemu, ale czegoś takiego nie ma, że po prostu, a ja nie mogę czegoś zrobić. Jakby rozkładam ręce i no nie dam rady. No. Zamiast się zastanowić po prostu, co zrobić, a może wypij kawę, a może się przebiegnij, a może złap się z kolegą, a może wpisz w internet, co zrobić, żeby działać. I jakby tego brakuje. Mam wrażenie. Tak, to jest u nas bardzo, wiesz, takie w Polsce modne, czyli rama problemu. Czyli jeżeli pojawia się, że nie wiem, jakiś problem, czegoś nie robię, to dlaczego ja tego nie robię? Dlaczego mam ten problem? Czemu mnie to znowu spotyka? O matko, znowu, tak? I to znowu potęguje, że wchodzisz w ten stan i umysł zawsze znajdzie. Czyli mam ten problem, bo X, Y, Z, tak? I potem, a to dlatego, że wiesz, szef, mąż, żona, dzieci i obwinianie i beznadziejny stan emocjonalny. I ty to słyszysz, bo ty rozmawiasz z tymi ludźmi i pytasz, dlaczego tego nie zrobiłeś i oni ci odpowiadają, a dlatego. Tak. I to są jakby, wiesz, wymówki mózgu, więc ja bardziej sobie zadaję pytanie w kierunku ramy rozwiązania, czyli co mogę zrobić, żeby ten cel zrealizować. Jak pisałem na przykład Neurohacking, czyli książka, która jest no, dosyć bardzo, bym powiedział, zaawansowana w tematy i różne, to cały czas miałem z tyłu głowy takie pytanie, jak mogę to w jak najprostszy sposób wytłumaczyć, jak ja mogę te idee tam przekazać w taki sposób, żeby to było zrozumiałe, bo nie sztuką jest napisać coś i mieć poczucie, no napisałem super, jestem mega inteligentny, dla mnie jest ważniejsze to, że ktoś to zrozumie, to wprowadzi jakąś zmianę w jego świadomości, dzięki temu podejmie decyzję, zacznie działać i będzie miał faktyczną zmianę i potem mi napisze na Instagramie, Karol, dzięki, ta książka zmieniła mi, wiesz, życie. Mm-hmm. Jeśli mówimy o wolności, powiedziałeś, że dla ciebie ważna jest wolność. Jak ja myślę o wolności, to mam wrażenie, że do wolności bardzo potrzebna jest duża ilość pieniędzy, albo przynajmniej taki bezpieczny stream tych pieniędzy, gdzie on będzie cały czas wpływał. I zastanawiałem się właśnie, jak ty sobie budujesz kwestie, jeśli chodzi o model biznesowy. Co jest dla ciebie ważne i jak do tego podchodzisz po to, żeby budować tą przyszłościową wolność. Doleję ci wody. Mm-hmm. No to jest ciekawe, jak byłem u ciebie na stronie, mam wrażenie, że masz dużo produktów i myślę, że budowanie jakby takiego właśnie modelu biznesowego opartego o produkty, gdzie myślę też, że fajnie je promujesz, to jest bardzo, bardzo bezpieczne źródło. Jak najbardziej. Zasada jest taka, że im stół ma więcej nóg, tym bardziej stabilnie stoi. Więc teraz ja sobie zawsze zadaję pytanie, bo nie każda rzecz, którą robisz, będzie się opłacała, ale będzie ją warto zrobić. I w momencie,
kiedy ja mam różnego rodzaju, wiesz, streamy, czyli załóżmy prowadzę warsztaty, prowadzę mastermindy, prowadzę coachingi indywidualne, piszę książki, mam kursy, mam jakieś wystąpienia, wiesz, robię różnego rodzaju rzeczy, to po prostu mam cały czas porobione źródła, które mi sprawiają, że te pieniądze do mnie przychodzą i ja sobie mogę teraz pozwolić na tą wolność i taki, nazwijmy to, luźniejszy styl życia, który jest zgodny z moimi wartościami, ale w wyniku, wiesz, tej pracy, którą włożyłem na przestrzeni 13 lat i tak naprawdę cały czas, którą wkładam, żeby to budować, rozwijać i coraz lepiej tym zarządzać, bo to jest tak, że ekspertem jest być łatwo, ale trudno jest być przedsiębiorcą i ekspertem jednocześnie, który zarówno, wiesz, jest super marką osobistą i to wszystko się finansowo spina, czyli możesz sobie pozwolić na tą wolność, bo co z tego, że ty masz, wiesz, nie wiadomo jak duże IQ, 7 doktoratów, wszystko tam wiesz, jak cały czas walczysz o przetrwanie. Mhm. Więc jakby tutaj ja też właśnie pokazuję, że biohacking i neurohacking to są jakby narzędzia do tego, żeby przejąć kontrolę nad własnym życiem. Najpierw przyjmujesz kontrolę nad własnym ciałem, potem nad tym szeroko pojętym umysłem i tam, jeżeli dotykasz, wiesz, przekonania różnego rodzaju, to tak jak ja mam, wiesz, mastermindy co 2 tygodnie w czwartki prowadzę i ludzi edukuję z tego, pokazuję im na przykład jakby elementy pewności siebie, tam załóżmy jest ich 17, które ja wyróżniam i następnie narzędzie do tego, jak z tą pewnością siebie pracować i potem za pół roku nagle dostaję informację, super Karol, to ja dzięki tobie z tej pracy, zrezygnowałam z tej pracy, dostałam tutaj 2 takie oferty, zrobiłam to, tutaj zarabiam tyle pieniędzy, zmieniłam swoje ciało, zdrowie i to jest dla mnie, wiesz, to wartość. Nie to, że ktoś tam, wiesz, schudł i mu zeszło z pasa, tylko, że on faktycznie, wiesz, zmienił się jako osoba i jest lepszym przedsiębiorcą, lepszym rodzicem, lepszym partnerem, czyli pracujemy nad tymi większymi... Lepszym człowiekiem po prostu. Lepszym człowiekiem, tak. Tak. Mhm. Żeby też właśnie nie klasyfikować tego, że pan Karol pomoże mi schudnąć. Nie, bo ja zawsze ludziom mówię, że ja mam wyższe oczekiwanie co do ciebie i chcę, żebyśmy większą zmianę zrobili tak, że nie tylko ty będziesz zadowolony, ale również twoja rodzina, żona, dzieci i wszyscy ludzie dookoła ciebie, bo będziesz wynosił większą wartość w ich życie i nie będziesz takim, wiesz, sfrustrowanym przegrywem, który projektuje swoje złości, lęki. Hejterem, tak. Takim jakby, nosaczem, jak ostatnio. Tak, używam. Idziemy w tym kierunku, nazwijmy do tego wyższego poziomu świadomości i po prostu, żeby człowiek miał poczucie kontroli nad własnym życiem, bo wiem, że ludzie, wiesz, boją się, mają takie, wiesz, poczucie, że tego nie kontrolują, no i to wprowadza jeszcze większy chaos, zamęt, a jak ich nauczysz prostych rzeczy, nie? Tak jak ja, wiesz, mówię, wprowadź, jak będziesz miał 15 takich nawyków w ciągu dnia, coś tam z żywienia, coś z rozwoju osobistego, coś z ciała, coś z umysłu, to będziesz sobie dobrze radził w życiu i się będziesz rozwijał. Tylko trzeba do tego podejść z głową. Które według ciebie nawyki z twojego doświadczenia z ludźmi, którymi pracujesz, najłatwiej wprowadzić? Ja, bo jak myślę sobie, jak opowiadasz o tym, że najpierw trzeba zadbać o swoje ciało, później zadbać o twój umysł, później o swoje życie i pomyślałem sobie o ludziach, którzy mówią, no ja w sumie mam w dupie to, jak wyglądam, więc nie będę dbał o swoje ciało, ale to nie, to jest pułapka myślowa moim zdaniem, dlatego, bo praca nad ciałem już jest pracą nad umysłem, bo potrzeba dyscypliny, plus mam wrażenie, że praca nad ciałem jest najłatwiejsza, bo my jesteśmy stworzeni do ruchu, jak się ruszasz, to się po prostu dobrze czujesz, więc najłatwiej stworzyć ten nawyk, jednocześnie lepiej się czujesz, lepiej wyglądasz, więc się jeszcze lepiej czujesz, tak. Masz już zbudowane trochę dyscypliny. No i wtedy łatwiej ci przejść, okej, to mi wyszło, było trochę trudne, ale mi wyszło, no to może teraz te mentalne rzeczy też zrobię, a one są trudniejsze niż te cielesne. Tak, są trudniejsze i też nie widać efektów ich, bo jak ja mam zmierzyć, że ktoś jest dojrzalszy bardziej emocjonalnie? Dyscyplinę da się zmierzyć, bo masz odhaczone taski. No dyscyplinę tak, wygląd, sylwetki, badania to zmierzymy, ale to, że ty jesteś lepszym rodzicem, bardziej wiesz, takim nazwijmy to zrównoważonym przedsiębiorcą, który mniej podchodzi, wiesz, emocjonalnie, a bardziej logicznie, co w biznesie jest bardzo ważne. To inni ludzie ci powiedzą. Inni ludzie powiedzą, ale też właśnie, wiesz, obserwacja, autoanaliza i ja mam właśnie, tak jak mówię, 8 pytań wieczorem, których uczę ludzi, zadaj sobie to każdego dnia, żebyś ty po prostu widział, że ty się zmieniasz, że ty się rozwijasz, że masz nowe wnioski, bo według mnie taki duży nawyk, którego większość osób nie ma, to, żeby wieczorem sobie usiąść ze sobą 10 minut i zastanowić się, wiesz, nad kilkoma kwestiami, które dzisiaj się w ciągu dnia wydarzyły, żebym ja w ogóle zobaczył, w jakim kierunku ja idę. Czyli świadomość tego. Robisz to rzeczywiście? Ja robię codziennie. Powiem ci, czasem robię to w okresach takich, że robię tego więcej. Czasem generalnie robię mniej. Natomiast cały czas stosuję te narzędzia. Wszystko, Przemek, co ja, o czym napisałem w książkach, to przede wszystkim sam na sobie sprawdziłem i na ludziach. Nie, to nie jest wiedza z internetu wzięta, tylko faktycznie najbardziej skuteczne metody, które mi pomogły wdrożyć te zmiany.
To jest fajne, że ty jesteś właśnie takim praktykiem. I to widać po tobie, bo ja widzę, że ty jesteś taki naspeedowany, że ty na pewno te rzeczy robisz. To jest, ja, nie musisz mnie przekonywać, że ty te rzeczy robisz. Ja po prostu to widzę, że ty siedzisz i mówisz, kurwa, zaraz wyniosę ten stół. 17 aspektów pewności siebie. Co to znaczy? Elementów. Ja to widzę tak, z czego wynika większa pewność siebie. No i teraz weźmy dowolny komponent. Na przykład jednym z takich komponentów może być twój stan emocjonalny. Najprostszy, czyli po prostu jeżeli czujesz się źle, jesteś zmęczony, niewyspany, no to jak to wpływa na twoją pewność siebie? No obniża ją, więc masz mniejszą efektywność w działaniu. Mhm. I tym samym w rezultatach. Więc to jest taki komponent, o którym tutaj wiesz... Wspomnieliśmy wcześniej, jeżeli chodzi o biohacking. Innym elementem na przykład będą znowu osoby, jakimi się otaczasz. Bo jeżeli ty masz jakieś cele finansowe czy rozwojowe, no to teraz to wynika... troszeczkę zaschło. Spoko. Szybko mówisz, to jest na pewno cię obciąża, jeśli chodzi właśnie o zasychanie w ustach. Tak. Więc... To, jakimi osobami się otaczasz, wpływa na to, kim jesteś i jak się zachowujesz, ponieważ oni programują twoją podświadomość nieświadomie. Czyli w jednym z elementów pewności siebie byłoby bycie w określonym środowisku albo zmiana tego środowiska na określone środowisko po to, żeby oni budowali w tobie takie poczucie, że da się zrobić rzeczy. I... Bo środowisko ma ogromny wpływ, tego się nie da wyłączyć. Tak, bo to jest, wiesz, to jest proste wzmacnianie behawioralne. Jeżeli, nie wiem, idziesz do pracy, czy idziesz na spotkanie z znajomym, który narzeka, który mówi, że tego się nie da, to jest trudne, wiesz, mi nie wyszło, to jest beznadziejne i on ciągle się użala nad sobą, nad światem, no to on cię do tego programuje. Po prostu przez to, że ty tego słuchasz. Bo to te myśli zostają. Ja mam wrażenie, że o tym się bardzo mało mówi właśnie, że jak się spotykasz z kimś i ta osoba ci nagada jakichś totalnych pierdół z takim typowym hejterem, kurwa, tych nienawidzę, a tam ci źli, a ten rząd to jest w ogóle z dupy, to odchodzisz od tego i pamiętasz te rzeczy, nie da się wyłączyć pamięci. Twoja pamięć to po prostu zapamiętuje. Tak. I druga sprawa, sprawdź, jak się czujesz. Brakuje ci energii, wiesz, mówisz, o Jezu, to życie jest faktycznie ciężkie. Im więcej czasu spędzasz z takimi osobami, tym bardziej to przejmujesz. Dlatego to jest najtrudniejsze, żeby się wyrwać z takiego, wiesz, otoczenia, odciąć od takich osób. Ja nie mówię, że na zawsze, ale zrobić sobie pauzę i zobaczyć, jak się teraz czujesz. Ja nawet, wiesz, się podcinałem od klientów i zaraz jak będę wyjeżdżał, to mówię, że mnie, słuchajcie, 2 miesiące nie ma. Ja po prostu nie jestem jakby dostępny, jestem tam w konkretnych, wiesz, slotach dla konkretnych osób, ale wiem, że część sobie poradzi, jest już, wiesz, przeszła różnego rodzaju procesy i oni to akceptują. Kiedyś miałem ludzi, którzy mieli oczekiwania, że ja się będę, wiesz, interesował, będę pisał wiadomości, Marysiu kochana, czy ty dzisiaj wypiłaś kakao kuloodporne i dosypałaś sobie te grzybki, żeby pamiętać, że dzięki temu twój mózg szybciej wyrabia sobie połączenie nerwowe. No nie, bo wtedy znowu bym był takim opiekunem i to takim ludziom odbiera sprawczość. Mhm. Więc ja też staram się, wiesz, nazwijmy to wychowywać czy programować takie osoby i ja im następnie mówię, słuchaj, okej, stary, wchodzimy w tam roczny program, będą miesiące, że będziemy pracowali kilka razy w tygodniu, ale będą takie miesiące, że się w ogóle do ciebie nie będę odzywał i będzie cisza, czy to jest dla ciebie okej? Tak. I wtedy ja na przykład, wiesz, wracam z takiej Tajlandii i mój klient ma napisaną książkę, ma założonego, wiesz, bloga, rozwija swoją, wiesz, markę osobistą poza swoją firmą. I to jest właśnie super postawa, która jest, no, wiesz, wymagająca, że ludzie faktycznie działają, to już wchodzimy w taki, wiesz, high performance. Zmieniłeś to na podstawie tych doświadczeń, które miałeś odnośnie tego, że sam byłeś opiekunem i wydawało ci się, że to ma źle działa i zacząłeś być trochę mniej opiekunem? Właśnie zacząłeś nie przypominać o tych grzybkach, żeby sobie dosypać? Wiesz co, stwierdziłem, że pora, że tak powiem, to wybalansować, że tyle lat, wiesz, ja dawałem, pomagałem, ratowałem, robiłem swoim kosztem. Koniec końców to potem i tak do dobrego, wiesz, jakby nie prowadzi, bo im bardziej chcesz pomóc, tym bardziej odbierasz tej osobie sprawczość, przez co ona przestaje działać i wchodzi w tą rolę ofiary. A jak zakomunikujesz na początku w ten sposób, jak ja przed chwilą powiedziałem, że będzie miesiąc, że ja się do ciebie nie będę w ogóle, wiesz, odzywał, ale to nie oznacza, że ja mam cię gdzieś, tylko to oznacza, że ty masz pokazać, co w tym czasie robisz. Nie, bo taki prawdziwy trener mistrz, on nie stoi cały czas nad tobą, nie mówi, dobrze, tam wiesz, Przemusiu, zrób jeszcze 3 powtórzenia, bo to ci zapewni sukces. Tylko to jest ten moment, gdzie ten trener znika i ty zostajesz sam ze sobą. I albo faktycznie chcesz zrobić tą robotę, albo się konfrontujesz, albo uciekasz. Tylko wtedy bądź szczery sam ze sobą i powiedz, no ja faktycznie przez ten miesiąc nic nie zrobiłem, bo się bałem. A nie ten trener to chuj, nie działają te jego sztuczki. Tak. Mam pytanie, nie musisz na nie odpowiadać, jak nie chcesz. Czy ty rozkminiłeś, z czego u ciebie się wzięło to, że byłeś taki właśnie, ja bym to nazwał Matką Teresą, ale to jest trochę, nie wiem, czy to nie jest obraźliwe. Nie, wiesz, ja nie traktuję tego osobiście. Z czego ja to rozkminiłem? Wiesz co, jak rozmawiałem z moim kumplem, terapeutą,
to wydaje mi się, że to były początki tego, jak zacząłem pracować na siłowni jako trener. No i dzięki pomocy ludziom ja zdobywałem punkty dopaminowe, tak? Czyli wow, fajnie, wiesz, dzięki, kupiłem trening i tak latami. I to po prostu się tak nadbudowało, że jakby uwarunkowało mój mózg. Czyli za każdym razem, jak ja pomagam, to mam, wiesz, nagrodę. Czy emocjonalnie, że ktoś jest wdzięczny, zadowolony, mówi super, Karol, robota, czy po prostu, wiesz, finansowo. Mhm. I dopiero właśnie jak zacząłem, wiesz, minimalizować, tak jak się mnie ten kumpel zapytał te 4 lata temu, jak ja odpoczywam. Ja mówię, no wiesz, chodzę na warsztaty, czytam książki, wiesz, robię kursy i tak dalej. Mówi, nie, ja się pytam, jak ty odpoczywasz? Ja mówię, no przecież ci mówię, nie, to nie jest odpoczynek. Bo zacząłem stopniowo to, wiesz, wdrażać do tego stopnia, że nawet sobie zrobiłem taką osobowość mistrz dobrego czasu. I jak teraz, wiesz, przychodzi weekend, gdzie ja kiedyś non-stop, wiesz, praca, to mam sobie, wiesz, porobione swoje protokoły, wiesz, sauna, masaż, spacerek, wiesz, leżenie w hamaku, słuchanie muzyki. I faktycznie sobie chilluję i odpoczywam. I jesteś nastawiony na to, że dzisiaj robisz cały dzień odpoczynku, czy robisz sobie kilka godzin? Wiesz co, teraz powiem ci, że wszedłem w taki tryb od poniedziałku tego, dzisiaj mamy środę, że odpuściłem swoje wszystkie rutyny. Po prostu wstaję rano i teraz mówię, dobra, to na co ja mam ochotę. Nawet diety nie trzymasz? Nie, no to już jest tak zakorzenione, że wiesz. Ale to trzeba powiedzieć, bo u mnie też by tak było. Ja też bym powiedział, że mam wolne, ale dietę i tak bym trzymał. Tak, no właśnie to musimy jakby ustalić, bo to, że ja mówię, że sobie wszystko odpuszczam, to nie oznacza, że wiesz, wstaję rano i wiesz, gorzała i się odcinam, nie? Mówię, w ten sposób to nie działa. To jest tak, że wiesz, te dobre nawyki są tak głęboko we mnie zakorzenione, że po prostu ja już nie przykładam do tego świadomej uwagi. Czyli po prostu, wiesz, dzisiaj mam post okresowy, mam, wiesz, godzinę tam 13, tak, ja sobie dalej na tym poście jadę, wiesz, biorę swoje tam, wiesz, poranne suplementy. Natomiast nie robię tego, co musiałbym zrobić. W takim sensie, że normalnie jak w trybie takiego biohackera wstaję rano, robię tą poranną rutynę, potem wchodzę w tryb, wiesz, deep worku, pracuję, tworzę, piszę. A teraz mówię nie. Teraz czuję, że po prostu potrzebuję odpocząć, zregenerować się i zadaję sobie pytanie, na co ja mam ochotę. No to dzisiaj sobie przyjechałem tutaj wcześniej, poszedłem do konesera na kawkę, posiedziałem, mówię, super, mam fajny czas, wiesz, bez pośpiechu, na chillu. No i to wymaga, Przemek, w moim przypadku bardzo dużego, to jest duża umiejętność puszczenia kontroli. Bo to nie jest, ty jesteś, masz taką osobowość, dla ludzi to jest takie, no kurwa, normalne, idę sobie na kawkę i będę sobie siedział cały dzień, ale jest osobowością taką, jak ty masz i taką, jak ja mam, to jest bardzo trudne. Tak, tak. Tego się trzeba dosłownie nauczyć. Tak, więc to jest jakby proste, że z jednej strony uczymy się tych rzeczy, że na przykład ja się uczę odpuszczać, mhm, tak, bo wiesz, na siłowni cisnę, to jest super, ale potem taki schemat, wiesz, w życiu takim prywatnym, no to ty wracasz do domu i nie możesz przestać myśleć o pracy. Fajnie, że projekty, że książki, że sukcesy i tak dalej, ale ten mózg ciągle pracuje, więc ja dlatego też włączam te elementy coachingowe, czyli pracujemy i nad ciałem, i nad mózgiem, i w ogóle jak tym zarządzać. Czyli jeżeli mam osobowość biohackera, to biohacker robi konkretne rzeczy. Jeżeli mam mistrza wolnego czasu, to on robi konkretne rzeczy. Jeżeli mam twórcę, to każdy z nich ma konkretny cel, konkretne umiejętności, zachowania, w konkretny sposób, wiesz, mówi, komunikuje się, wygląda i pewne rzeczy, których nie robi. Czyli jeżeli ja bym był na przykład w roli, wiesz... twórcy. W roli twórcy, no to dzisiaj bym nie robił nic na tej kawie, tylko bym siedział zeszytem i bym sobie pisał jakieś tam, wiesz, rzeczy. Mm-hmm. W ten sposób. Trochę nie rozumiem tego przełączania się pomiędzy osobowościami. Jak ty to rozumiesz? Jak to wygląda? Załóżmy, że jesteś w roli twórcy i jutro jesteś w roli odpoczywającego. To jak wygląda zmiana? Już ci pokazuję. Jeżeli ja na przykład tak, wstaję rano i robię swoją poranną rutynę biohackera, to jest mniej więcej tam, wiesz, godzinka takiego porannego rozruchu, ja to robię w roli biohackera. I ten biohacker robi mi dobry stan emocjonalny, że potem ja wchodzę w rolę twórcy i zaczynam tworzyć od godziny 8 do 12 w takich cyklach deep workowych. I przeskakuję między tymi rolami. Jeżeli załóżmy kończę pracę i jest tam godzina 16, to ja wychodzę z roli tego twórcy i wchodzę sobie w rolę mistrza dobrego czasu. Czyli pomimo tego, że ja mam energię, żebym coś jeszcze zrobił, a jak odnosisz sukcesy, to jest dopamina, to tak jak... Łatwo się zachłysnąć. Tak, to chcesz więcej. I to był ten taki moment, że wiesz, kończę jeden rozdział książki, mówię, 3 dzisiaj napisałem, walnę jeszcze 4. albo 5, bo jestem na tej fali, tylko potem jest 20, wiesz, druga, układ nerwowy jest tak rozpędzony, jesteś tak nabuzowany, że masz problem, żeby zasnąć i się zregenerować. I do tego jeszcze prawdopodobnie wydałeś za dużo energii tego dnia, więc oprócz tego, że nie da śpisz i tak, to tak, jeszcze masz za mało energii i następny dzień będzie skraszowany. I się frustrujesz, kurde, powinienem robić, a nie robię, no bo wczoraj przegiełem pałkę, więc te role są bardzo istotne, żebyśmy po prostu umieli wrócić do domu i wyjść z roli tego dyrektora, kimkolwiek jesteśmy i być partnerem, tak? Czyli nie coachować swojej partnerki, tylko ją wspierać, tylko jej słuchać. Rozumieć, tak? Ją. Rozumieć ją, być przy niej, nie?
a nie mówić, dobra, to teraz musisz zrobić tak i tak, nie? Bo to jest rozwiązanie. Musisz zrobić godzinną rutynę biohackera, bo inaczej nie będziesz tego robiła. No nic, czego ty nie rozumiesz, kurwa. Dokładnie, bo ludzie, wiesz, tak myślą, że jeden schemat zastosują do wszystkiego, nie? To jest właśnie bardzo istotne i to jest to przełączanie się, to bym dał już takie meta-role, żeby być dla siebie trenerem, czyli z jednej strony, wiesz, ja od siebie wymagam, tak jak masz rozpiskę, robisz według tej rozpiski, a z drugiej strony, żeby być przyjacielem, czyli na przykład tak jak ja sobie pozwoliłem na to, żeby odpuścić i bez poczucia winy te 3 dni sobie wychillowałem, bo robię w sobie fajny czas, bo dzięki temu ja wiem, że sobie, wiesz, gromadzę energię, odpoczywam i że nie zawsze muszę robić, wiesz, na 120%. Im starszy jestem, to widzę, że po prostu czasem im mniej robię, tym wpadam na lepszy pomysł, który mi wygeneruje więcej. To jest nieintuicyjne. Nieintuicyjne, że, tak. Że sobie nadpoczywasz tak. I nagle później wpadasz. Bingo. Bo to jest, wiesz, ten schemat, znowu wracamy do podświadomości, żeby osiągnąć sukces, muszę pracować długo, ciężko i tak dalej. Dlatego ja tak zapitalałem na tej siłowni, tak? Bo to było robione siłowo. Teraz jakby uczę się zupełnie, wiesz, innego modelu i mówię, dobra, to ja jakby odpuszczam, ja dalej robię rzeczy, ale już ich nie oceniam, nie komentuję, bo to jest tak, że kiedyś, wiesz, coś zrobiłem, akurat w pisaniu tego nie miałem i myślę, że dlatego to są bestsellery, że nie oceniałem swojej pracy. Po prostu pisałem, mówię, kurczę, dobra, zrobiłem, wiesz, jak najlepiej potrafiłem, lecę dalej. Czyli bazowałeś na intencji. Tak, intencja, mówię, chcę podzielić się fajnymi rzeczami, zainspirować ludzi, dać im narzędzia, pokazać, że to jest dla nich możliwe, że to jest przede wszystkim dostępne, to nie jest dla, wiesz, tam przedsiębiorców, innowatorów Doliny Krzemowej, którzy tam setki, wiesz, dolarów, setki tysięcy dolarów miesięcznie wydają na biohacking, tylko każdy to może wdrożyć. Nie? A ludzie mają ten głos, który komentuje, to ci powoduje te emocje i potem ty robisz coś na frustracji, tak jak powiedziałeś, że wolisz wieczorem odpuścić, zregenerować się, zrobić drugiego dnia w lepszym stanie emocjonalnym, bo może zrobisz to w inny, szybszy sposób. Szybszy i lepszy. Tak, i to jest, wiesz, trudno, żeby ludziom to zaakceptować, no bo wszyscy mówią, musisz cisnąć, musisz być wojownikiem, musisz być fajterem, musisz sobie wygryźć to miejsce. I w tym jest trochę prawdy, ale na innym etapie. Na wcześniejszym etapie. Tak. I teraz mam do ciebie kolejne pytanie, bo już słyszę, że mówisz o ciężkiej pracy i że już teraz nie pracujesz ciężko. Ja, to była druga moja rozkmina. Pierwsza rozkmina to było zmęczenie, moja druga rozkmina to co to znaczy ciężko pracować. No bo teraz słuchasz podcastów Joko, Rogan, Tim Billy, o którym wcześniej rozmawialiśmy, no i oni mówią, ja pracuję 16 godzin, a ja 12, a ja wczoraj 14, ja w ogóle nie śpię i albo śpię 4 godziny i wstaję o 4 i napierdalam na siłowni codziennie. Ja tego tak słuchałem i się zastanawiałem, co to znaczy ciężka praca, czy rzeczywiście 16 godzin. Ja myślałem na początku, że jak nie pracuję 12 godzin, to ja robię źle. Ale w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że to wyobraź, przełóżmy to na trening. Wyobraź sobie, że idziesz na trening na siłownię 12 godzin. No nie możesz trenować 12 godzin na siłowni. Masz 2 godziny i zrobisz zajebisty trening, koniec. Nic więcej tam nie ma do robienia. Tak. I teraz zacząłem się zastanawiać nad pracą. Czy z pracą przypadkiem tak nie jest? I czy to, że ktoś pracuje 12 godzin, to nie jest po prostu głupie, bo nie da się efektywnie pracować 12 godzin, to jest niemożliwe. Nie da się, wiesz co, ja jak patrzę na siebie, że potrafię tak w takim deep worku zrobić 2 takie rundy, to jest mniej więcej 4-5 godzin, gdzie naprawdę maksymalnie efektywnie w skupieniu i potem wiem, że druga część dnia nie ma sensu, bo ja mogę siedzieć nawet 2 razy tyle, czyli te 10 godzin 12 i w 1/3 nie zrobię tego, co zrobiłem wcześniej, kiedy jestem wypoczęty. I zrobisz dużo gorzej. Zrobisz to, ale zrobisz to po prostu koślawie i na następny dzień będziesz musiał poprawiać. Tak. Tak, natomiast te godziny, one są jakby, wiesz co, ważne przy uczeniu się jakiegoś rzemiosła, bo to, że ja sobie teraz mogę pozwolić na taką, wiesz, efektywną pracę, czy tak jak ty, łatwość w prowadzeniu podcastów, to wynika z tych wielu godzin, które przećwiczyłeś na trening, czyli zbudowałeś w mózgu te połączenia neuronalne, które odpowiadają za dany nawyk, umiejętność, kompetencje, no i teraz je generalnie masz. Ja kiedyś pamiętam, że wiesz, artykuł to potrafiłem pisać 3 miesiące. 3 miesiące pisałem artykuł na bloga, bo byłem zajęty, klienci, wiesz, treningi, wszystko, wymówki mózgu, a teraz siadam i w 30 minut coś fajnego napiszę. Ale dzięki temu, że jestem w tym wytrenowany i poświęciłem wiele, wiele, wiele godzin na ćwiczenie, jak pisać. I myślę sobie jeszcze o tym deep worku, że ja nie jestem pewien, czy ja bym 5 lat temu potrafił zrobić 5 godzin deep worka. Ja nie wiem, czy bym był w stanie w ogóle wymyślić, co to jest deep work i na czym polega. I to trzeba dojść do tego etapu, wypracować sobie i przeorać te kilka dni. Ale teraz ja też tak mam. Nie wierzę, że jestem w stanie zrobić. Jak zrobię 6 godzin pracy takiej hardkorowej, to mi jest... Kamil Donek mówi, że mi tarczyca wysiada, czyli mi jest zimno. Ja się zaczynam telepać, zamykam się pod koc, w dresy, wylecie normalnie i mi jest dalej zimno. Do takiego stanu się doprowadzam, wtedy jestem też zadowolony, bo wiem, że już na dzisiaj koniec i że wystarczająco pracy. Ciało mówi stop. Tak, ale kiedyś tego nie rozumiałem i ja kiedyś rzeczywiście pracowałem 12 godzin jakoś i ten deep work musiał być strasznie chujowy, bo nie było mi zimno.
To był work bardziej. To był work, nie? Więc da się pracować 12 godzin, ale czy to ma sens, to ja mam spore wątpliwości. Wiesz, pytanie, co robisz, bo jeżeli działasz twórczo, to nie jesteś w stanie. Mhm. Jeżeli, wiesz, masz jakąś pracę fizyczną, gdzie musisz, wiesz, x powtórzeń wykonać jakieś czynności, to tak. Tylko, wiesz, mnie bardziej interesuje to, nie ile ty pracujesz czasu, tylko jaki masz rezultat. Właśnie, co to jest za praca? Jakby po co robić taką pracę powtarzającą jakąś? To jest marnotrawstwo potencjału, moim zdaniem. W dużej mierze. Też tak myślę, że po prostu, wiesz, nauczmy się jednego, zróbmy to dobrze i pójdźmy dalej. Tak, trzeba obciążyć organizm jakby maksymalnie i robisz to 6 godzin i to ma rzeczywiście efekty, a tak to robisz tą powtarzalną robotę, tak jak ty kiedyś robiłeś, albo ja kiedyś robiłem na etacie. Pracowanie na godzinę to jest hardcore. Mhm. No i później mu właśnie liczysz sobie te godziny, mówisz, no 12 godzin odjebie, będę miał tyle pieniędzy, bo wyraz jest rozliczany za godzinę, ale to jest... Złota klatka, cały czas. Nie? Może to jest tak właśnie, że trzeba przez to przejść. O tym nie pomyślałem, że to nie jest tak, że kurde, mogłem to robić 10 lat temu, tylko może po prostu dorosłem do tego. Tak, dorosłem, doświadczyłem, bo też jak, wiesz, wejdziemy sobie w taki większy schemat, no to jakby dusza jest tutaj po to, żeby doświadczać, nie? I nie ma dla niej dobre, złe, tylko każde doświadczenie nas rozwija i my akumulujemy te doświadczenia. Dużo osób się, wiesz, przywiązuje do tego, że o Boże, tak było, czemu to się zmieniło i wiesz, i cierpi. Zamiast to zaakceptować, no dobra, przyszła pora, wiesz, na zmianę, idziemy dalej, idziemy w nowe. Ja jak patrzę, wiesz, na siebie 2 lata temu, to bym sobie nie pomyślał, że pojadę na 8 miesięcy, wiesz, do Tajlandii i będę, wiesz, robił kursy z jogi, będę, wiesz, zupełnie inaczej funkcjonował i będę się bawił tym czasem, wiesz, crossfitem, tajskim boksem, masaże, wiesz, plaża, bieganie, pełen chillout, bo w tamtym momencie dla tamtego Karola taka opcja rzeczywistości nie była dostępna, bo miałem ograniczające przekonania. Ale że je pozdejmowałem, zrozumiałem pewne rzeczy na swój temat, to zacząłem mieć tego rodzaju myśli. Jak zacząłem mieć tego rodzaju myśli, pojawiły się uczucia. Uczucia sprawiły, że zacząłem podejmować nowe działanie. Wiadomo, dyskomfort, wiesz, frustracja i tak dalej, bo mózg mówi nie rób tego, bo to jest nowe, to będzie kosztowało dużo energii. Ale jeśli mam ten biohacking, czyli właśnie dbam o sen, o regenerację, robię te rutyny, odżywiam się w inteligentny sposób, to moje ciało ma siłę, żeby sobie z tym wszystkim radzić i wiem, że to jest mój mózg, który mówi nie. I najpiękniejsze jest to, nie wiem na ile ty mówisz, że zapisujesz sobie codziennie albo starasz się codziennie, więc masz pozapisywane rzeczy, ale ja mam wrażenie, że w tym właśnie robieniu rzeczy takim, że robisz coś, robisz i nagle po 4 miesiącach albo pół roku weryfikujesz. Teraz to, co ty powiedziałeś, że 2 lata temu nie byłbyś był w stanie w to uwierzyć. Jest też szansa, że dużo z tych rzeczy byś nie pamiętał, gdybyś nie miał tych notatek. Ale ty masz te notatki, później wracasz i mówisz sobie, jak ja mogłem tak myśleć? To było śmieszne, że tak myślałem. I jednocześnie jesteś zdumiony, że to się udało, nie? Tak. No, to jest niesamowite. U mnie to podobnie wygląda i zastanawiam. I teraz już nauczyłem się, że nie planuję sobie w ten sposób, i albo że planuję tak i że daję sobie ten taki cel, taki absurdalny, bo nie potrafię sobie wyobrazić do tego momentu, jak ja tam dojdę, ale już za pół roku okazuje się, że da się tam dojść i już mamy jakieś sposoby, a okazuje się, że za rok tak właściwie tam doszedłem. Pomimo, że rok temu to było absurdalne i ustawiałem ten cel jako ten taki, najprawdopodobniej się nie uda. To jest niesamowite, co? Tak. No, to jest, wiesz, fenomenalne, że ty widzisz, że masz wpływ realnie na swoje życie i to ty się zmieniasz. No, ciekawe, czy da się to jeszcze bardziej wykręcić. Czy da się to jeszcze wykręcić tak, żeby robić w ogóle już takie wyniki, że nie będziesz w ogóle wierzył w to po roku, będziesz patrzył i mówił, kurwa, co się w ogóle wydarzyło. Zastanawiasz się nad tym? Próbujesz to jakoś hakować jeszcze mocniej? Ja cały czas to wszystko, wiesz, sprawdzam. Myślę, że już jestem niedaleko, żeby to wszystko skumać od strony strukturalnej i to będzie w wszystkich, wiesz, moich kolejnych książkach, bo ja tu się przede wszystkim, wiesz, dzielę swoją perspektywą na działanie tego mózgu, umysłu, która no nie jest taka standardowa, bo wiesz, nie jestem certyfikowanym terapeutą, który przeszedł tylko i wyłącznie szkolenie w jednym nurcie. Ja łączę z różnych dziedzin, dzięki temu mam więcej możliwości, tak? Jakby mogę wyjść poza schemat i teraz w każdym modelu szukam takiej perspektywy, która jest najbardziej użyteczna, czyli znowu to pytanie, jak mi to służy? Bo to jest tak, że wiesz, jeżeli weźmiemy, biohacking jest super, hipnoza jest super, programowanie umysłu jest super, różnego rodzaju inne praktyki jak yoga też jest super, tylko pytanie, gdzie jesteś teraz i faktycznie jakie narzędzie dla ciebie jest najbardziej adekwatne, bo ja na przykład teraz już nie muszę, tak wiesz, w 100% precyzować, co ja konkretnie chcę, bo te cele już osiągnąłem. Teraz bardziej mówię do, że tak powiem, rzeczywistości, mówię, zaskocz mnie czymś fajnym, bo chcę mieć ten taki, wiesz, unknown, żeby to był po prostu szok, że mówię, wow, więcej tego rodzaju, wiesz, uczuć, czyli wychodzimy poza te cele takie materialne, idziemy w to, jak ja się chcę czuć, czego ja chcę doświadczyć, czyli już poziom wyżej.
tylko trzeba właśnie to wszystko wcześniej jakby odkryć, doświadczyć, żebyś mógł w ten sposób myśleć. Nie? Bo ja to zrozumiałem, że wiesz, każdy z nas jest na drabinie, tylko na innym etapie. I teraz ktoś, kto dopiero zaczyna, no to mówię, słuchaj stary, to rano siadaj i poprzepisuj te swoje cele. Zacznij od tego, nie musisz robić medytacji, wizualizacji, wiesz, technik programowania, tylko przepisuj, żebyś ty w ogóle pamiętał, gdzie ty idziesz. Mhm. I z jakiej przemiany twojego podopiecznego jesteś najbardziej zadowolony? Takiej biohackerskiej już nie tylko fizycznej. Wiesz co, ze wszystkich jestem zadowolony. Nie ma. Ale tak. Pewnie masz jakąś perełkę. Wiesz co, nie chcę tutaj nikogo, wiesz, dopingować. Wierzę, że każdy robi tyle, ile może, ile jest w stanie na tyle, ile jest gotowy. Oni będą wiedzieli, że o nich mówisz. Rozumiem, jak wybrnąłeś z tego pytania. Zastanawiam się, czy jestem w stanie to inaczej ugryźć. Poczekaj. Spróbuj, bezskutecznie spróbuj. Czego najbardziej się nie spodziewałeś? Czego bardziej się nie spodziewałem? Czego najbardziej się nie spodziewałeś po odnośnie jakiejś przemiany? Żeby najbardziej po prostu to przerosło twoje oczekiwania. Wiesz co, no ze mną jest tak, że człowiek do mnie kiedyś przychodził, żeby tam schudnąć, poprawić zdrowie, sylwetkę, wyniki badań. Ja ich zawsze doprowadzam w zupełnie, wiesz, inne miejsca. I od bardzo dużej ilości słyszałem osób, że kurczę, ja gdybym się do ciebie nie zgłosił, to bym nigdy do tego miejsca nie doszedł, bardziej w kontekście poziomu świadomości, czyli ja nie jestem tam zwykłym takim jakby trenerem, dietetykiem, tylko zawsze chcę pokazać tym ludziom, że jest coś więcej. Czyli ktoś przychodzi, chce schudnąć, chce poprawić swoje zdrowie i ja go jakby to wszystko sobie tam odhaczymy, bo to jest dla mnie proste, powtarzalne. Bardziej mi zależy na tym, żeby te osoby przejmowały odpowiedzialność nad własnym życiem, stawały się bardziej świadome, bardziej dojrzałe emocjonalnie i mieli lepsze związki, rodziny, relacje z partnerem i z dziećmi. To jest dla mnie clue. Jak moja klientka mówi, że wiesz, gada z synem, słuchają moich podcastów, wieczorem mu zadaje te pytania i ja widzę, jak ona, wiesz, staje się lepszą matką, wiesz, napisała książkę, inspiruje tam swoje koleżanki, wiesz, podaje to wszystko dalej. Z mnie ciarki właśnie przeszły, więc pozdrawiam cię, Marta, tutaj. Masz, Przemek, powiedziałem. Więc to jest fajne, że ktoś na przykład myśli, że coś ze mną jest nie tak, ja nie dam rady, a robi taką transformację, że mówi, kurczę, to ja bym nie pomyślała, a to tak naprawdę 2 lata. Nie, więc ja tych ludzi, wiesz, wypycham, ale też już zapowiedziałem, że słuchajcie, ja wyjeżdżam, jakby nie ma niańczenia, tak? Musicie sobie dalej radzić sami i idźcie dalej, gdzieś się tam spotkamy. To jest fajne. Jesteś chyba jedyną osobą, jak kogoś pominąłem, to przepraszam, ale wydaje mi się, że jesteś jedyną osobą, z którą rozmawiam, która się zajmuje takim zakresem, która na przykład mówi o tym, że ktoś chce być lepszą matką i mieć lepszą relację ze swoim dzieckiem. I to uważam, że jest mega ważne, że z reguły to jest takie skupianie się na ciele, skupianie się na pracy mózgu, a przecież człowiek nie jest tylko ciałem i w pewnym sensie jest, ale nasze życie tak nie wygląda. Trzeba mieć na przykład dobre relacje i to też jest bardzo ważny aspekt naszego życia, dla niektórych najważniejsze. Więc jak rozmawiać o biohackingu, nie rozmawiając o relacjach, to jest dla mnie dziwne. Tak, ja się właśnie wiesz mi, że ja nigdy nie chciałem zostać terapeutą. Ale się nie da. Ale się po prostu, wiesz, nie da, bo ludzie jakby sami przychodzili i widzieli, że jakby ta moja forma przekazu, która jest niestandardowa, jakby coś wnosi i ta sama osoba, wiesz, pisze ci na święta nie życzenia, Karol, dzięki tam tobie, wiesz, nie zjadłam tego i tamtego i jestem bardziej fit, tylko mi dziękuję, że to były najlepsze święta jej w życiu i nigdy, wiesz, czegoś takiego nie doświadczyła, że jej mąż tam, wiesz, powiedział to i to, wiesz, że jest naprawdę super kobietą i jest wow, nie? Więc to jest to, po co to wszystko według mnie robimy. To jest moja perspektywa. Okej, jestem bardzo wymagający. Chcę pokazywać ludziom, że jakby nie tylko mogą więcej, jeżeli chodzi o nich samych, ale też mogą być lepszym przykładem dla swojego dziecka, większą inspiracją i oszczędzić mu tego wszystkiego, co oni w przeszłości przechodzili. I to jest chyba taka głęboka motywacja też do ludzi, no bo jeśli rozmawiasz z matką i powiesz jej, słuchaj, możesz być lepszym inspiracją do twojego dziecka, to trafiasz tak głęboko, że ta matka będzie wiedziała, dlaczego coś robisz, a jak jej powiesz, słuchaj, możesz zrzucić jeszcze 1 kilogram, to ona tak, wiesz, spoko. Tak, ja wiesz, z tą samą osobą, jakby wiesz, po tam roku rozmawiam, robimy kolejną sesję, analizujemy i ona mówi, kurczę, Karol, ja ci się przyznam, że ja nie wiem, co ja chcę robić, wiesz, dalej w życiu, nie, bo tam sukces finansowy osiągnęła, swoja tam firma, mąż tak samo zarabia. I ja po prostu, wiesz, czasem daję tak prowokujące, wiesz, pytania, zawsze idą z podświadomości i ona nagle mówi, kurwa, to ja chcę to wszystko, wiesz, zrobić dla Oscara, żeby mój syn miał zajebistą mamę, żeby mama była takim, wiesz, kozakiem, który inspiruje, który, wiesz, jest przy nim, która mu pokazuje, że można, że może się tego nauczyć i potem, wiesz, te wiadomości dla mnie to jest, mówię, super, to jest jakby ta wymiana energetyczna. Nie, że ktoś tam schudł, czy ja zarobiłem więcej pieniędzy, tylko faktycznie jakby tworzenie bardziej świadomych ludzi, bo ten młody tak samo zmieni życie tysięcy osób za jakiś czas. Więc jeżeli ja się mogę tutaj przyczynić, że ja sprawię, że ona będzie myślała inaczej,
inaczej. Kładziesz ten pierwszy klocek, nie? Dokładnie, taki wiesz, wave świadomości płynie, no i mam nadzieję, że będę mógł, wiesz, jak największej ilości osób pomóc zrealizować takie wyższe cele, jeżeli chodzi, wiesz, o wartości, a nie tam tylko wygląd. Dobra, mam wrażenie, że lecimy trochę za bardzo pozytywnie, więc ja chcę cię jeszcze zapytać o to, jak ktoś się od ciebie odchodzi, jak coś się nie udaje, jak to wygląda i dlaczego. Wiesz co? To jest różne, w zależności jak głęboko pracujemy. Czasem po prostu to jest rozmowa, że słuchaj, doszliśmy do tego punktu, ja już cię dalej nie poprowadzę z rozmaitych przyczyn. Jakby dużo osób, wiesz, ja też wprost to mówię moim podopiecznym, że ja się bardzo szybko rozwijam i jeżeli ty będziesz w stanie nadążyć za moją, wiesz, moim prowadzeniem i będziesz robił to, co faktycznie masz zrobić, to będziemy pracowali. Ja nie wiem, czy to będą 2 miesiące, pół roku, rok, czy dłużej, ale jeżeli ja będę widział, że ty utykasz i to, co ja ci mówię, ty tego nie wdrażasz, nie stosujesz, to sorry, mówię, idę dalej. I to jest jakby na poziomie komunikacji okej, spoko. Czasem jest tak, że to jest praca, wiesz, nad głębszymi traumami, lękami, to terapeuci wiedzą, co mi chodzi, że jest projekcja. Czyli wiesz, pacjent widzi w terapeucie tego swojego byłego partnera, który coś tej osobie zrobił, widzi ojca, którego wiesz, jakby nie było, czy skrzywdził. I to jest trudniejsze, bo jakby takie osoby po prostu, wiesz, znikają, nie odzywają się do ciebie, jest cisza, to boli, jak najbardziej, wiesz, boli, bo jednak się angażujesz, pomagasz, jeszcze jak byłeś w tym ratowniku i robiłeś wszystko, Boże, żeby te osoby miały jak najlepszy efekt. Zrobiłeś wszystko, co miałeś zrobić, nie ma tej dopaminy, co? Tak, nie ma tej dopaminy i ty jesteś sfrustrowany, to potem możesz, wiesz, tracić wiarę w ogóle, czy to, co robisz, ma sens. Też miałem wielokrotnie takie momenty, wiesz, w pracy trenera, tego coacha, terapeuty, to jest jakby normalne. No i wtedy to jest taki test, czy ja faktycznie chcę to robić, tak? I też ja miałem taki, wiesz, schemat. Zrozumiałem to, że nie mogę brać odpowiedzialności za życie innych osób. Ja mogę tylko wziąć, wiesz, za siebie, za swoje emocje, a nie za inne osoby. Więc dla mnie, wiesz, dużym elementem było tego, żeby to zaakceptować, że ktoś odchodzi, znika i nie dlatego, że ja coś zrobiłem nie tak, nie postarałem się jeszcze bardziej, czy popełniłem jakieś błędy, czy byłem zły, tylko muszę zaakceptować, że nie każdemu jestem w stanie pomóc, nie każdy jest gotowy na tą pomoc i nie każdy po prostu jest w stanie, nazwijmy to, bardziej ewoluować, czy się zmienić, bo to jest tak, że wiesz, wiele miałem takich sesji, terapii, coachingu, gdzie było naprawdę trudno, gdzie wiesz, wychodziły wiesz, z ludzi lęki i część osób jakby ucieka i to jest okej, okay. To jest jak najbardziej po prostu okej, okay, bo oni nie są gotowi. Tłumacz to było dla nich. Tak, ale duża część się konfrontuje. Jak ja kończę te procesy, kończę tą terapię, widzę, że osoby, które są naprawdę z przeróżnego środowiska i robią takie zmiany, że po prostu ja od takiego gościa, który wiesz, tam robił X, teraz widzę, jak on mówi, żeby dbać o swoje dzieci, córeczki, żeby uczyć ich wrażliwości emocjonalnej, bo on wcale nie jest taki zły, jak myślał, tylko po prostu on jest bardzo wrażliwy, on się zmienia i pociąga wiesz, setki osób w swoim otoczeniu, to jest wow. Nie? Więc po prostu jakby akceptacja i nie ma tego modelu, że to jest dobre, że to mi wyszło, odniosłem sukces, a to złe, tylko po prostu każdego doprowadziłem tam, gdzie byłem w stanie doprowadzić i to jest okej dla tych ludzi i dla mnie. A miałeś kogoś, kto tak subiektywnie ocenił, że według niego jest gorzej mu po współpracy z tobą? Współpracy z tobą? Wiesz co, na początku, jak to była ta kariera bardziej taka, wiesz, dietetyczno-ćwiczeniowa i dopiero, wiesz co, skąd to się u mnie, wiesz co, wzięło to zainteresowanie takie psychologiczno-terapeutyczne, bo w momencie, kiedy już miałem te top szkolenia, Stany, Anglia, Kanada, super narzędzia, to część osób miała super efekty, chudła, zmiana wiesz, zdrowia, sylwetki, energii, to wpływ na relacje, życie, kariera. I mnie to zawsze mówię super, bo ktoś awansował, bo ktoś ma wiesz, lepszy związek, czy się rozstaje z partnerem, bo zobaczył, że ta osoba jest toksyczna i tak dalej. A z drugiej strony miałem Przemek osoby, które robiły te same techniki, metody, narzędzia i to w ogóle nie działało. I im bardziej one się starały, tym był gorszy efekt. Na pewnym etapie nawet zauważyłem, że będąc w tym ratowniku, to ja przenosiłem odpowiedzialność na siebie, jak komuś nie szło, dobra, to może ja coś źle z dietą ustawiłem, to może ćwiczenie takie, to może suple, to, może forma komunikacji. Cały czas wiesz, szukałem, aż miałem taką jedną klientkę, gdzie wiesz, minęło pół roku, ona była co 4 tygodnie niezadowolona. Ciągle wiesz, coś nie tak, źle, to jej nie wychodzi, to jej nie pasuje, supleń sraki, owaki, wszystko na nie, wszystko wiesz, hejt i jakby cały czas przelewała na mnie. Co 4 tygodnie? To hormonalne. Co 4 tygodnie? Jakby na razie jakby zostawmy tą płaszczyznę taką skąd to i cały czas była niezadowolona. Ja, wiesz, przejmowałem te emocje, zastanawiałem się, mówię, kurczę, jaki pomóc, jak jej poradzić, mówię, czy się empatycznie komunikować, czy tak bardziej trenersko, czy ją po prostu docisnąć. I jak minęło pół roku, ja wyjąłem sobie, wiesz, jej ankietę, którą zrobiliśmy na początku, chciała tam schudnąć, pozbyć się, wiesz, tam x centymetrów stali, nauczyć się zdrowo komponować posiłki i efektywniej ćwiczyć. Pierwsze 3 były moje, 4 były jej trenera.
to zobaczyłem, że każdy rezultat, który zapisałem, osiągnęła, nawet przebiła, bo schudła więcej, miała mniej centymetrów w talii, ale po czasie dopiero konsultując, to już było kilka lat później na szkoleniu z właśnie takim psychologicznym, ja zrozumiałem, że ona cały czas próbowała mnie, wiesz, deprymować, obrażać, cisnąć, atakować, bo miała przekonanie na swój temat, że jest niewystarczająco dobra, że jest chujowa po prostu, nie? I dopiero jak ja to zrozumiałem, mówię, Boże, to wszystko ze mną było okej, przecież ona osiągnęła te cele, na które ja się z nią umówiłem, ale w samych swoich oczach czuła się źle, więc próbowała innej osobie po prostu podciąć skrzydła. Mhm. I tam były nawet już komunikacje tego rodzaju, wiesz, no te lody to zjadłam z premedytacją i tak dalej. I wiesz, wtedy tego nie rozumiałem, potem z perspektywy czasu trafiając na takie osoby, nazwijmy to wymagające, to zrozumiałem, że wszystko ze mną okej, narzędzia są okej, ale po prostu te osoby potrzebują bardziej głębszej terapii, innego rodzaju, wiesz, helpera niż dietetyka czy biohackera. Jakich w takim razie miałeś najdziwniejszych klientów? Teraz sobie o tym pomyślałem, że jeśli pracowałeś z taką ilością ludzi, to musisz mieć tak, że czasami trafisz na kogoś, kto cię po prostu wystrzeli z butów. Tak, zazwyczaj osoby takie bardzo mocno jakby zaburzone, gdzie są różnego rodzaju, wiesz, rys narcystyczny, dwubiegunówka, wiesz, mega wielkie ego, przenoszenie odpowiedzialności, no to są jakby, wiesz, traumy, różnego rodzaju mechanizmy. Miałem takich osób około 11, sobie nawet ostatnio, wiesz, policzyłem. To było jakby dla mnie, wiesz, bardzo trudne, bolesne, zwłaszcza na początku, bo ja tego nie rozumiałem. Teraz po prostu zrozumiałem i, wiesz, jakby analizując potem te przypadki na superwizji, mówię, aha, czyli ja zrobiłem wszystko, co mogłem. Jakby ta osoba, ja nie jestem jej w stanie pomóc, bo ona jest po prostu, wiesz, zaburzona, przynosi swoją traumę, swoje emocje nieprzerobione z dzieciństwa, więc czego ja bym nie wyciągnął, jakiego, wiesz, narzędzia super, to nie jest moja odpowiedzialność, więc jakby zaakceptowanie tego. Mm-hmm. To jest to, co ostatnio mi ktoś powiedział odnośnie podcastów, że ja miałem czasami wrażenie, że ja spierdoliłem podcast i długo się nad tym zastanawiałem, bo ja bardzo personalnie to odbieram. Jak rozmowa pójdzie nie tak, jak chciałem, to zastanawiałem się, co odjebałem, i właśnie ta osoba mi uświadomiła, że czasami to nie jest twoja wina, że czasami to ta osoba przyjdzie i to jest bardzo stresowe środowisko i po prostu wyjdą z niej jakieś rzeczy, których ona nawet nie chciała pokazać, ale po prostu z niej to wyjdzie. I co ja mam wtedy zrobić? To jest taka dziwna sytuacja, nie wiesz, co zrobić, na bieżąco nie jesteś w stanie zareagować. Dopiero z perspektywy czasu możesz pomyśleć sobie, okej, już wiem, o co tam musiało chodzić. Coś tam było, coś tam musiało nie grać i to nie była moja wina, bo ja zrobiłem wszystko, co mogłem. Tak, tak. No czasem, wiesz, tak jak ja bardzo dużo kminiłem, analizowałem, na pewnym etapie zrozumiałem, że tutaj to, że ja coś jeszcze wykminię, to już nie ma znaczenia. Teraz ja sobie muszę z tym poradzić. Czyli ja na przykład czasem tak mam, że coś nagram i mówię, nie, to głupie, bez sensu i tak dalej, a potem ludzie mi piszą, kurde, ale zajebista lekcja tego kursu, no naprawdę wymiotłeś. A ja byłem gdzieś tam czy zmęczony, czy jakiś zdekoncentrowany. I to zmęczenie wpływa na to, że źle interpretujesz swoją pracę. Tak, no. Dokładnie. No już kurczę, nie wiem, wszystko jest beznadziejnie, usuwam, robię raz jeszcze. Dlatego ja mówię, parkuję wtedy temat i nie łączę się z tym emocjonalnie. Bo nieważne, czy to jest dobra opinia, czy zła, no to wtedy to mnie będzie kosztowało. Jeżeli ja po prostu zrobiłem tak, jak potrafiłem najlepiej w danym momencie, jakby akceptuję. I też myślę w tej kategorii, że to nie ma być perfekcyjny podcast, tylko myślę, że po drugiej stronie mamy ludzi, którzy potrzebują wsparcia, pomocy, inspiracji. I w moich odczuciach mogę, mówię, nieskładnie mówić, mogę się mylić, mogę robić błędy. Po polsku robię błędy i to jest jakby normalne. Ale ludzie mówią, kurczę, fajnie, że to powiedziałeś, bo to mi bardzo dużo pomogło. Więc żeby nie być takim egoistą, nie myślę tylko o sobie, że ja muszę być perfekcyjny, wystarczy zrób tak, jak jesteś w stanie zrobić na dany moment i niech inni sobie to zinterpretują, wykorzystają tak, jak tego potrzebują na dany moment. Tak, a druga sprawa, że to jest stresowe środowisko dla każdej osoby i tu się popełnia błędy z samego tego, że jesteś obciążony stresem. Tak, tak. Rezyliencja, nie? Tak, ostatnio właśnie wymyśliłem, że podcasty wpływają na obkurczanie hipokampu. To jest... Ostatnio właśnie cisnęliśmy bekę z tego, ale tak... Dobre. Trzeba to zaadresować w jakiś lekturze. I dlatego idę na medytację, tak jak ci wspominałem. 5 września zaczynam kurs od medytacji. Od 2 lat ludzie mi nawijają o medytacji i oczywiście byłem taki, to nie dla mnie. I dopiero dorosłem do tego, że może jednak potrzebuję tej medytacji, ale dopiero jak usłyszałem, że ona działa odwrotnie jak podcasty, czyli na rozszerzanie się hipokampu i poprawia pamięć, i więc to jest dla mnie bardzo ważne. Swoją drogą, ty mówiłeś, że potrafisz pracować nad pamięcią. Że ty miałeś gorszą pamięć i później udało ci się to wyprowadzić. Tak. Zróbmy, Przemek, przerwę. Pewnie. Szybka łazienka, dolewka wody i zaraz wrócimy do tego super pytania. Śmiało.
już wrócimy do nagrywania. Tak, mi też się super gada. Zastanawiałem się, bo tak jak ci mówiłem, te terminy nam trochę poprzeskakiwały i jak terminy mi przeskakują z kimś, to ja się zawsze zastanawiam, czy to jakoś nie będzie właśnie wpływało na to, że ten podcast będzie szedł gorzej bądź lepiej, i bo nie byłem pewien, ale już jestem pewien. Wpłynąłem na twoje przekonanie swoją osobą troszeczkę? Na moje przekonanie? Właśnie tego, że jak zrobisz w innym terminie, to też będzie okej? Okay? To jeszcze za mało danych, żebym mógł to jest jedna, będę przychodził częściej. To jest jeden punkt w tą stronę. Mm-hmm. Jeszcze jedną rzecz, zanim przejdziemy do tej pamięci, chciałem dorzucić, że ja też tak często miałem odnośnie tego, jak ludzie mnie traktują. Spotykasz kogoś na siłowni, w sklepie i tak dalej. Ja zawsze myślałem, że to, jak ludzie mnie traktują, to jest w jakiś sposób skorelowane ze mną. A to wcale nie jest skorelowane ze mną. To może być, że tylko osoba jest niewyspana, zła, ktoś ją właśnie okłamał, coś się wydarzyło. Jakby ludzie są dla ciebie niemili, i to nie ma absolutnie żadnego związku z tobą. To było dla mnie odkrycie. Tak, to jest super. To jest super świadomość tego, że wiesz, że inne osoby w większości projektują swoje samopoczucie na ciebie. Plus ja też właśnie zauważyłem, że jak ludzie coś piszą, czyli jest jakiś tam element tego hejtu, to oni nie mówią, jaki ja jestem, tylko mówią, co u nich słychać i skąd oni są. To tak. Tak, więc no. Ja bardziej mówię, kurczę, no współczuję ci gościu, że wiesz, wylewasz tą frustrację. Mówię, okej, mam nadzieję, że będziesz, wiesz, miał się lepiej. Tak, ale wspominając o hejterach, też chętnie usłyszę twoją opinię na ten temat, ale ja dostaję feedback od gości, którzy tu byli, bądź mieli być. Niektórzy się boją hejtu i nie przyjdą, niektórzy się boją hejtu i nie chcą wrócić. Super goście, naprawdę genialni goście. Im jest przykro po prostu, że ci ludzie, że przez tych skurwysynów z komentarzy, genialne osoby, o które ludzie pytali mnie, żeby przyszli. Jak przyszli, to by mi dziękowali, że zajebiście, że zajebisty podcast. I takie osoby nie chcą przyjść, bo mają po prostu dosyć, kurwa, czytania tego chłamu na YouTubie. I zastanawiałem się, czy nie poprosić właśnie ludzi tych z tej normalnej grupy. Po pierwsze, to uważam, że część tych hejterów, oni są po prostu chorzy psychicznie. I to będzie zawsze jakaś grupa. Druga grupa sfrustrowanych. Bardzo mała grupa osób, które robią sobie bekę. I na pewno też tacy są, bo zwykłe trolle, bo ja też czasami tak robię. Ale robię sobie wtedy bekę. Natomiast zastanawiałem się, czy nie poprosić tych normalnych słuchaczy, żeby spróbowali coś z nimi zrobić. Oczywiście nie odpowiadać hejtem na hejt, ale cokolwiek z tym zrobić, żeby, no bo kurwa, tracić ekspertów, zajebistych, topowych ekspertów tylko dlatego, bo jakiś śmieć napisał jakiś komentarz, to szkoda po prostu. Co ty myślisz? Myślisz, że dobrze, żeby ludzie na to reagowali? Masz jak na to jakiś pomysł, to można by zrobić? Wiesz co, na pewno coś trzeba zrobić. Nie ma tak, że wiesz, nie robię nic, odpuszczam, bo te granice są bardzo ważne, zwłaszcza jak to wpływa na poczucie własnej wartości, wiesz, innych osób. Czyli ktoś przychodzi tutaj, wiesz, daje z siebie maksa, chce się zaprezentować, pokazać, wiesz, wiedzę i pomóc innym osobom, no a jest potraktowany, wiesz, fajnie przez ciebie, ale słabo w komentarzach. Więc na pewno coś tutaj trzeba byłoby zrobić, więc jakiś taki, wiesz, disclaimer. No ale to, wiesz, nie jesteś w stanie ty wpłynąć na to, jak ktoś inny odbierze ten hejt. Nie, bo najlepsza zasada po prostu tego nie czytać. Ja tego nie czytam, no, ale to ludzie czytają. Tak. Ja im mówię, żeby oni tego nie czytali, oni to i tak czytają. Tak, no bo i to nie... wiesz, to jest bardzo taki znowu silny mechanizm, że co ludzi interesuje najbardziej? No oni sami. Więc teraz jak jest podcast, no i ciekawe jak ja wypadłem, co tam sobie ludzie myślą. Czyli mam taki program, no to czytam, to część mnie podbije, część mnie zdołuje. Będzie więcej tych, wiesz, dołujących, no to będę beznadziejnie się czuł. Wystarczy, że będzie 200 pozytywnych i 7 negatywnych i zapamiętasz tylko te negatywne. No to prawda, bo mózg bardziej, wiesz, przykuwa do tego negatywnego uwagę, więc po prostu, wiesz, jakby nie czytać, lub no warto by było sobie to przepracować, nie? Bo to jest tak, że jakby ta osoba musi przepracować obraz na swój temat, bo to, co ktoś mówi, tak ty mi powiesz, Karol, no jesteś, wiesz, głupi, tak? Ja mówię, okej, no mam momenty, gdzie zachowuję się głupio, tak? Ale mam też momenty, gdzie zachowuję się niegłupio, więc ja po prostu... I mam na to dowody. Tak, mam na to dowody, nie? Więc po prostu się z tym nie identyfikować i zaakceptować, czyli przepracować sobie to trzeba, wiesz, z kimś, kto się na tym zna i dać, wiesz, odpowiednie wsparcie. Ja myślę, że właśnie dzięki tej wiedzy psychologicznej, to też u mnie tego hejtu nie ma dużo. Pewnie jak, wiesz, marka będzie rosła i się rozwijała, to będzie tego więcej, bo to jest po prostu naturalne, że część tej grupy to są właśnie hejterzy. Natomiast podam ci przykład ze swojego życia. W zeszłym roku miałem taką sytuację. Wrzuciłem na Instagram jakąś tam rolkę, jak zrobić kawę kuloodporną. No i tak, wiesz, kontrowersyjnie to nazwałem, żeby jak najwięcej osób miło się zaciekawiło tym tematem. No i taki gościu się tam na mnie, wiesz, rzucił na Instagramie, zaczął robić ze mną memy, wklejać tam swoich tych, nie wiem, kolegów, wiesz, zaangażował w storiesy ze mną i tak dalej.
Po czym wyobraź sobie, że on do mnie dzwonił na numer prywatny. Co drugie słowo było chuj, kurwa, wiesz, obrażał mnie. Chora psychicznie osoba. Tak, i że on zaraz tu przyjedzie i on będzie robił ze mną debatę, nie? I po prostu, wiesz, jakiś obcy typ ci dzwoni, całkowicie ci, wiesz, dewastuje, wiesz, twoje granice. Mówi, że, wiesz, tam pisał, kto wie, gdzie on mieszka, to ten, mu coś tam po prostu dam. Była taka, wiesz, wrzawa w internecie. To już można zgłaszać chyba takie rzeczy nawet. Tak, już kolega wspólnie nasz, który tutaj u ciebie był, już go zgłosił, bo jakby też słyszałem z tej branży dużo osób, bo on dużo osób, wiesz, atakował i hejtował. Natomiast to, jak on się zachował, było dla mnie trudne emocjonalnie, bo miałem, wiesz, poczucie zagrożenia, wie, kurczę, idę, wiesz, z psem, tu mi jakiś, wiesz, gościu z terydami nawalony, po prostu cały czerwony, co drugie słowo, chuj, kurwa, zajebie cię i, wiesz, nie dał mi nic powiedzieć, mi wyskoczy. No to jest stresujące jednak dla ciebie, ale dzięki tej jego komunikacji, mówię, zadałem sobie pytanie, mówię, jak mi to służy? I ja mówię, no gościu, który myśli, że tylko i wyłącznie tam, nie wiem, zrobisz formę poprzez redukowanie kalorii. I dzięki temu wymyśliłem, słuchaj, sobie cały tam program, 16 powodów, dlaczego nie możesz schudnąć i nie jest to wina twojej diety, czyli psychologiczne aspekty. Więc wziąłem sobie jakieś doświadczenie, które było pozornie trudne, negatywne, poprzez odpowiednie pytania sobie je przeramowałem, zrobiłem z tego, wiesz, fajny materiał, fajny webinar, też jest pomysł na książkę w tym kierunku, więc jestem gościowi mega wdzięczny, bo mnie zainspirował i pokazał mi, że rzeczywiście to nie jest jeden element, więc są dodatkowe kolejne. Mm-hmm. No i przekułeś jakąś negatywną sytuację w pozytywną sytuację. To jest ten taki cytat po angielsku, że jeśli życie daje ci cytrynę, lemon, to zrób sok cytrynowy czy coś takiego. I dokładnie tak zrobiłeś. Uh-huh. Przekułeś tak, to. Tak. Ja jeszcze sobie o tym myślę, że warto dewaluować tych ludzi w swojej głowie. Ja tak robię. Mm-hmm. Jak czytam takie komentarze, to ja sobie myślę, to jest jakiś... że są chorzy psychicznie, to dobrze działa. Druga rzecz, którą sobie myślę, że część z nich jest po prostu najebana. Siedzi gdzieś tam na wiosce i mówi, a kurwa, ale mu nawet dojebie teraz. Tak. Więc jakby tak czytasz to i wyobrazisz sobie albo jakiegoś 15-latka sfrustrowanego, tak, z gimnazjum, bo też jest ogromna szansa, że to są jakieś, mhm, jacyś 15-latkowie, którzy po prostu muszą komuś dojebać. Tak czytasz sobie, a 15-latek, nie ma się czym przejmować. I to rzeczywiście u mnie działa. Tak, współczuję, akceptuję. Jak ja sobie potrzebuję na przykład zmienić ten stan emocjonalny, czy zrobić taką hipnozę, to jeżeli, wiesz, mam takie doświadczenie, to sobie na przykład wyobrażam w jakiś śmieszny sposób, czyli na przykład, nie wiem, ktoś tam napisał 3 komentarze, to ja sobie 3 takich klaunów, wiesz, różnego rodzaju, wiesz, wyobrażam i nagle się zaczynam śmiać, przypominając sobie to, co te klauny napisały, mówię, to jest abstrakcja i mój umysł mówi, aha, to fajna emocja, to w tą stronę. Mhm. I się nie koncentruję na tym. Czyli robisz to, co zrobiłeś ze mną dzisiaj, tą hipnozę. Tak, tylko jeszcze szybciej, bo to dzisiaj zrobiliśmy taką troszeczkę interwencję, bardziej gabinetową, a jak wiesz, jak to działa, to po prostu czy pytaniami, czy wizualizacją prostą sobie możesz to w mózgu tak szybko, czy w podświadomości, bo to jest to samo, pokazać, że nagle to cię śmieszy, czyli jest inna emocja, czyli jeżeli mam tego hejtera i nie wiem, ja na przykład miałem, wiesz, gościu, który jest tam, wiesz, cały łysy, czerwony, po prostu, wiesz, wydziarany, taki dosłownie chuligan, no to cię stresuje, ale jeżeli, wiesz, ubierzesz go w strój na przykład tego Smurfa, dorysujesz mu jakieś tam, wiesz, wąsy i mu zmienisz ton głosu, który mówi taki, no ja na pewno ci dojebę, zobaczysz, ja cię rozwalę, bo ty gadasz takie głupoty w internecie, to od razu się, wiesz, zaczynasz śmiać i mówisz, kurde, jakie to jest abstrakcyjne, bo ten gościu, on istnieje tylko w twojej głowie, więc jeżeli ja mam dostęp do swojej głowy, wiem, jak tym zarządzać poprzez neurohacking, to sobie mogę to doświadczenie zmienić i to nie jest zagrożenie, tylko to jest zabawa. Więc dla mnie zdrowszym jest wybrać, że ja sobie go ośmieszę, bo to mi służy, jest dobre dla mojego stanu, mojego zdrowia i moich emocji, mojego życia, niż to, wiesz, przeżywać. No, to jest... Im większy jesteś w internecie, tym masz więcej... Tym większy procent, jakby zawsze jest jakiś procent zjebów i im więcej masz followersów, tym więcej zjebów i nie da się przed tym uciec, ale to jest... Mi to nie przeszkadza, bo ja tego naprawdę nie czytam. Na Instagramie czasami przeczytam, ale to mam to w dupie po prostu, ale jak mi pisze taki naprawdę topowy gość, że więcej nie przyjdzie, bo go zjechali, to sobie myślę, no kurwa, bez jaj. To jest, jakby, i ci ludzie sobie robią krzywdę, to jest najgorsze. To oni nie dostaną kontentu za darmo, jakby... O kurwa. No, to jest, wiesz, to pokazuje ich sytuację domową, to co mają w głowie, jakie mają, wiesz, przekonania i to wszystko oni projektują na zewnątrz, no i sobie nie pozwalają na rozwój, bo ktoś im nie pozwoli, więc ja patrzę, że oni są skrzywdzeni, dlatego ja też mam taką właśnie troszeczkę misję, żeby stworzyć czy wesprzeć w tym, wiesz, dojrzewaniu innych ludzi, żeby właśnie wiedzieli, jak zareagować w takich sytuacjach, żeby, wiesz, jakby nie brali tego do siebie i żeby potrafili to przekuć na coś zasobnego, nie? Czyli ten mentalny reframe cały czas. Wracając do pamięci, mówiłeś, że udało ci się wypracować lepszą pamięć. Co, jak to wyglądało z twojej perspektywy? Co zrobiłeś i co też wpływało na to, że u ciebie pamięć była nie aż tak dobra?
Pamięć, koncentracja, zdolności do nauki, to zapakujmy, wiesz, to w jedno. To jest jedno? Na potrzeby dzisiejszego modelu tak. Mhm. Dzisiaj sobie jakby umówmy moją taką narrację, zaraz ci pokażę, jak wszystko się łączy. Pierwszym elementem było wyregulowanie gospodarki glukozowo-insulinowej, czyli ta krzywa glukozowo-insulinowa, która u mnie była dosyć zaburzona, ponieważ jeżeli masz insulinooporność, czyli ta energia z pożywienia nie dochodzi, wiesz, w pełni do mięśni i do mózgu, to po prostu masz gorszą pamięć i masz mniej energii dostępnej. Dlatego osoby, które mają nadwagę, mówią, że im się ciężko skupić, mają mgłę mózgową. Ja to w gabinecie właśnie, wiesz, zauważyłem, jak miałem dużo osób z tą insulinoopornością. I w pewnym momencie miałem taką klientkę, mówię, kurczę, ja tym ludziom cały czas coś tam mówię, daję w skryptach, nie? A oni potem mówią, że ja tego nie mówiłem. I się zastanawiam, czy mówię znowu, ja, wiesz, coś źle zrobiłem. Po czym ona mi powiedziała, że panie Karolu, to jest u mnie normalnie, że ja jakby zapominam, więc następnym razem będę się pana jakby na pewno dopytywać. I ja dopiero to skorelowałem z tymi badaniami, z tą insulinoopornością, zobaczyłem badania tamtych, potem to znalazłem w jakiejś książce amerykańskiego lekarza i mówię, aha, czyli pierwszym komponentem tej pamięci, koncentracji, to jest wyregulowanie tej gospodarki insulinowej, żeby ta energia dochodziła do mózgu. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt to na pewno jest kwestia treningu, koncentracji, czyli właśnie medytacja. Też są różne medytacje, każda jest, wiesz, do czego innego, więc jakby nie wchodźmy w to głębiej. Dalej, praktyka ćwiczeń oddechowych, czyli znowu ja obserwuję, co robi ten mój umysł i wracam do tego oddechu. I w ten sposób ćwiczę tą koncentrację. I teraz jeżeli ja na przykład, wiesz, siadam do pisania książki, to mam znowu kolejne narzędzie, czyli mam białą kartkę obok siebie. I teraz piszę tą książkę i nagle mój mózg mówi, a wejdź, sprawdź, zobacz, co się dzieje na Instagramie. To gdybym ja, wiesz, tak jak większość osób jakby to robi automatycznie, bo nie medytuje, czyli ten nawyk przejmuje, to ja sobie, aha, czyli mój mózg i to zapisuje, nie? Mija 15 minut, a weź tam odzwoń, potwierdź spotkanie w telewizji, nie? A to wiesz, odpisz tam na jakąś wiadomość, a zobacz maila. I teraz tu jest też taka pułapka, że jeżeli właśnie robisz coś tak, wiesz, ciągiem, gdzie masz dopamina, też ostatnio na Instagramie o tym mówiłem, to mózg mówi tak, aha, to ja już tyle zrobiłem, że ja sobie teraz mogę wejść na ten Instagram. Czyli jeszcze łatwiej to pochłania. Więc po pierwsze musisz się odpowiednio jakby zdyscyplinować, żeby zauważyć, że ten mózg będzie cię odciągał od tych najważniejszych zadań, od tej ciemnej groty, bo ty siedzisz i on mówi, dobra, to teraz chcę trochę przyjemności, bo to jest trudne i wiesz, będzie tą uwagę kierował na zewnątrz. A druga sprawa, czy kolejna przy tym, żeby przygotować sobie odpowiednie środowisko. Czyli wiesz, rzucam telefon w tryb samolotowy, wszystkie tam, wiesz, przeglądarki, zamykam okienka, zamykam, wiesz, nie odbieram telefonów, po prostu muszę sobie przygotować spokojne środowisko, bo jak nie masz środowiska, to jest masakra, bo nie dość, że środowisko cię będzie odciągało, to również będzie robił to twój mózg. Więc teraz, żeby tą pamięć i koncentrację poprawić, to po pierwsze potrzebujesz ją ćwiczyć, tak jak mówiłem, potrzebujesz mieć wyregulowany organizm, czyli ta gospodarka glukozowo-insulinowa, plus musisz być wyspany, zregenerowany w dobrej formie takiej, wiesz, fizycznej i następnie dochodzimy do elementu, jakim jest twój stan emocjonalny. Czyli jeżeli ja chcę się szybciej uczyć, być na czymś skoncentrowanym, to ja muszę wiedzieć, jak w sobie włączyć na przykład ciekawość, jak włączyć ekscytację, jak włączyć motywację, jak włączyć stan, który będzie sprzyjał nauce. I indukuję sobie ten stan poprzez albo odpowiednie pytania, albo poprzez wizualizację. Na co dzień, wiesz, dbam o siebie, czyli robię cały biohacking, mam odpowiednie środowisko, mam narzędzie, że jak ten mój mózg będzie chciał mnie od tego odciągnąć, to ja sobie to zapisuję. Umówiłem się ze sobą, że teraz będę godzinę siedział przy biurku i będę tylko pisał i że jak będę chciał odejść, to mam po prostu tą godzinę wytrzymać, bo to po prostu jest jakby dla mnie test dyscypliny mojej. Plus mogę dać sobie wsparcie poprzez na przykład adaptogeny, neotropy, czyli substancje czy tam peptydy, to już wchodzimy w bardziej takie, wiesz, złożone działania, które będą wpływały na pracę mojego mózgu i zarządzanie konkretnymi neuroprzekaźnikami. Jeżeli ja chcę mieć lepszą koncentrację, potrzebuję podnieść poziom dopaminy. Jeżeli ja chcę być skupiony, ale jednocześnie rozluźniony, skupiony i jednocześnie rozluźniony, to na przykład muszę podnieść poziom GABA. I teraz mogę to robić albo suplementami, albo praktyką oddechową, albo matą do akupresury, albo różnego rodzaju innymi technikami. Więc ja mam, wiesz co, na szkoleniach uczę, to jest 17 takich komponentów, jeżeli chodzi o szybkość do uczenia się, pamięć. No i też tutaj są odpowiednie przekonania, czyli to, czy ja myślę, że jestem zdolny, czy ja jestem w stanie szybko się czegoś nauczyć, bo jeżeli w szkole się uczyłem i nauczyciele mówili, ty się do niczego nie nadajesz, jesteś beznadziejny, tam wiesz, skończysz w zawodówie i tak dalej, no to te przekonania sprawiają, że ty potem nie siadasz do tej nauki, albo jak siadasz, to się frustrujesz. Zdolny, ale leniwy. No. Tak, zdolny albo leniwy, albo wiesz, perfekcjonizm, czyli musisz zrobić idealnie.
I przez to ludzie potem boją się usiąść coś zrobić, bo oni nie zrobią tego idealnie, bo nie mają takiego poczucia, więc w ogóle nie robią. Dobra, a czemu w takim razie na siłowni mój mózg nie ucieka w telefon? Czemu nie ucieka w telefon? Bo po pierwsze, wiesz, jeżeli sprawia ci to frajdę, jest... Ale jeśli robię hardkorowy progres, to jest bardzo ciężko. Czyli wychodzę z tej strefy komfortu. Hardkorowy progres w ćwiczeniach. Czyli, że robię ciężkie ćwiczenia. No takie, że muszę, wiesz, usiąść przed serią i powiedzieć sobie, dobra, kurwa, teraz się skup, wrzuć sobie spokojnie te ciężarki, pełne skupienie, ciśniemy do końca, wiesz, musisz się nakręcić przed serią. Żeby w ogóle ją zrobić. Prowadzisz. Więc teoretycznie mózg powinien w tym momencie uciec do telefonu, a nie robi tego. Jeżeli tego nie robi, no to super. Pytanie, wiesz, też jak sobie te mechanizmy wykształciłeś? Bo to jest tak, że jeżeli chodzisz na siłownię i od początku będziesz w przerwach korzystał z telefonu, to warunkujesz się na to behawioralnie. Mhm. Ale jeżeli nie korzystasz z tego telefonu, czy używasz go tylko do muzyki, no to on tam nie będzie uciekał. Chociaż wiesz, siłownia to też jest tutaj, masz duży ciężar, to jest zagrożenie życia, więc on mówi, dobra, to muszę być, wiesz, obecny, bo jak ta sztanga mnie przygniecie, czy wiesz, coś się może stać. Więc dlatego to może być ten mechanizm, że po prostu ten czynnik krytyczny jest włączony i mówi, nie ruszaj tego, bo to cię, wiesz, rozproszy, bo to może, wiesz, zagrażać twojemu życiu. Mm-hmm. No tak, a przy kompie jesteś bezpieczny. Jesteś w spokojnym, bezpiecznym środowisku, gdzie zawsze możesz odejść i zrobić sobie kawę. Tak, dokładnie. Nie? Co jest największym zagrożeniem, tak swoją drogą. Dobra, ja cię zapytałem o wszystko, co chciałem na dzisiaj. Czy ty jest coś, o czym nie powiedzieliśmy? A chcesz powiedzieć? Coś, o czym nie powiedzieliśmy... Abym chciał powiedzieć, wiesz co, wydaje mi się, że tak, żeby podsumować ten podcast, to myślę, że taka fajna myśl i założenie dla osób, które nas słuchają, żeby zapamiętali, że są w stanie bardzo dużo zrobić, że są w stanie zrobić więcej niż myślą, tylko po prostu muszą sobie na to pozwolić i żeby pozwolić sobie na działanie z taką, wiesz, akceptacją, bez oceniania, bez porównywania się, bez dopierdalania sobie. Trzecia zasada, czyli odpierdol się od siebie i po prostu, wiesz, działaj i pozwól sobie, żeby robić rzeczy, dlatego, żeby ich doświadczać. I jak będziesz to robił, to po pewnym czasie zaczniesz czuć, że to jest wow, fajne, że coś wychodzi, że to sprawia ci fun. Zakochasz się w tym i potem będziesz to robił dobrze i będziesz mógł uczyć tego innych. Mhm. To jest troszeczkę mydlana perspektywa. Wydaje mi się, że trzeba tu dodać ciężką analizę wyników. Czyli robisz coś i patrzysz, czy idziesz w odpowiednim kierunku. Robisz, patrzysz, czy idziesz w odpowiednim kierunku, bo teraz ktoś się może zakochać, ale później nie będzie miał dobrych wyników. Tak, to dodajmy, że potem jak robisz, bo to ja bardziej powiedziałem dla osób, które dopiero, wiesz, zaczynają, coś podnoszą się i działają, to dopiero potem dochodzi ten komponent, czyli analizuję, sprawdzam, co robię, jakie mam wyniki i wprowadzam te modyfikacje. Mhm. No tutaj jeszcze moglibyśmy 7 kolejnych, wiesz, dodać, ale to tak wiesz, na start, nie? Na start jak najbardziej się zgadzam. I żeby być właśnie elastycznym w działaniu, że jeżeli faktycznie coś ci nie wychodzi i czujesz, że nie jesteś do tego stworzony, to nie zmuszaj się, zacznij robić coś innego, gdzie wiesz, będziesz miał większy fun z tego. Albo daj sobie czas, bo jak ja zaczynałem biegać, to też nie cierpiałem biegać, a później się okazuje, że lubisz. Więc to też zależy od aktywności i jak dasz sobie czas, to czasami po prostu w jakiś sposób to zaczynasz akceptować. Powiedz jeszcze proszę ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie. Na pewno na mojej stronie karolszemilski.pl. Teraz ją przebudowujemy, więc niedługo będzie nowiutka. Instagram, tak samo tam jestem dużo, wrzucam storiesy, wrzucam rolki, wrzucam inspirujące posty. No i wszystkie moje książki, czyli Biohacking 1, Biohacking 2, Neurohacking. One są dostępne w księgarniach, w Empikach, są generalnie wszędzie w internecie, więc z łatwością można zamówić i zacząć po prostu interesować się, jak poprzez proste zmiany w codziennych nawykach lepiej funkcjonować, zarówno od strony ciała, jak i od strony mózgu. Jasne, super. Bardzo ci dziękuję w takim razie. Mega rozmowa. Dzięki, Przemku. Siemanko. Od teraz specjalnie dla was będę nieprzygotowany nie 2, a 3 razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19:00. Pozdro.